wywiad z panią Anną Stupnicką-Bando 13 lutego 2014 roku, prowadzony przez Klarę Jak i Judytę Pawlak w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pani Anno, zaczniemy od początku. To proszę nam powiedzieć, gdzie się pani urodziła, w którym roku, gdzie mieszkała pani? No więc powtórzę jeszcze raz, że nazywam się Anna Stupnicka-Bando. Mam 85 lat skończone, z zawodu jestem lekarzem, neurologiem, ale już obecnie od wielu lat na emeryturze. Urodziłam się w Końskich, nie w Warszawie i mając chyba 2 czy 3 lata wróciłam z mamą do Warszawy, bo rodzice moi się rozeszli. Ojciec został w Końskich, był starostą, a mama wróciła do rodziny swojej, do Warszawy. No i właściwie od trzeciego roku życia jestem warszawianką, mogę powiedzieć. I gdzie pani mieszkała w Warszawie? Mieszkałam na Żoliborzu, początkowo na ulicy Krasińskiego. Żoliborz to dzielnica Warszawy. Mieszkałam na Krasińskiego pod 20, a później przeprowadziłyśmy się na ulicy Mickiewicza 25. W dużym bloku ZUS-owskim, wielopiętrowym. Nie pamiętam, ile tam było lokali, ale powyżej 200 ilość na pewno. Bo najpierw mieszkałam pod numerem 105, najpierw pod 219, potem pod 105, a jeszcze za mną było, za naszym mieszkaniem było jeszcze parę klatek schodowych, także to musiało być za 250 albo 300 lokali w tym budynku. Mieszkałam z mamą i z babcią. Mama moja z zawodu była nauczycielką. W dawnych czasach swojej młodości była nauczycielką, nawet na Polesiu. Skończyła tam jakieś, no maturę skończyła i jakieś seminarium nauczycielskie. I jak miała tam 20 czy ileś lat, to właśnie była nauczycielką na Polesiu. A później wyszła za mąż właśnie za tego starostę po iluś tam latach. Ja się urodziłam w 1929 roku w Końskich. No to małżeństwo, tak jak powiedziałam, trwało krótko. Mama jakoś się nie zgadzali się charakterologicznie. Nawet wiem dlaczego, że ojciec mój był takim, jak to powiedzieć, no miał jakieś takie więcej, może nie arystokratyczne, ale takie pańskie jakieś zachowanie, a mama raczej była taką socjalistką, że muszą być ludzie równi, że nie może być tam jeden bogaty, a drugi umiera z głodu. Całe życie była taka. No i ja właściwie w takim duchu byłam wychowana przez mamę. W czasie, przed wojną, to tam specjalnie nie pamiętam, ale moja mama, jak przyjechała z dzieckiem małym do Warszawy, do rodziny, do siostry swojej, to pracowała początkowo też w szkole, a później w latach 30, chyba 4 czy 5 do 38 studiowała Wyższą Szkołę Nauk Politycznych. Wydział nie konsularny, a administracyjny. I skończyła to, mając dziecko przy piersi, więc uważam, że to na dawne przedwojenne czasy samotna kobieta z dzieckiem, która musiała się utrzymać, to była wielka rzecz. A co ją skłoniło do zmiany zawodu? Wie pani coś o tym? Dlaczego? Mamy? Tak. Nie, no jakoś nie wiem. Raczej potem zaczęła się interesować sprawami politycznymi, powiedziałabym. I dlatego tam się zapisała do tej szkoły i mam do dzisiejszego dnia jej dokumenty ukończenia tam, jakieś tam z których, nie pamiętam z których semestrów. Bardzo dobrze się uczyła na czwórkach i piątkach u różnych sławnych profesorów. Zdawała egzaminy. Uważam, że to jest wielka pamiątka dla mnie, te dokumenty, które się przechowały w tym mieszkaniu zburzonym nawet. I jaki był jej zawód po skończeniu tej szkoły? Ja nie wiem, jakiegoś wyższego urzędnika chyba w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie, zaraz, nie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tylko czy to ministerstwo? Czy to było Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Czy to był sztab jakiś? W każdym bądź razie jakieś 2 lata przed wojną to już moja mama pracowała w wojsku. I przyjeżdżało, ponieważ mieszkałyśmy na Żoliborzu, przyjeżdżał taki samochodzik
jak to się nazywa, ten taki odkryty samochód, zapomniałam, wojskowy. Taki, nie łazik, tylko nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa ten samochód. Taki sam przyjeżdżał i mama była zawożona i przywożona z powrotem. Do tego stopnia były to jakieś już w 1939 roku, były to takie sprawy już bardziej tajne, bo miałyśmy taką gosposię, która pochodziła gdzieś z Pomorskiego, czy z Pomorza, czy skądś, która znała bardzo dobrze język niemiecki. I nawet ja jej kupowałam gazetę niemiecką na niedzielę, pamiętam, Berliner Zeitung czy coś. I coś się to mojej mamie zaczęło bardzo nie podobać i odprawiła tą gosposię. A mnie w 1939 roku oddała do sióstr Felicjanek pod Warszawę, no bo nie mogłam być sama. No i tam byłam właśnie w 1939 roku, jak się wojna, znaczy wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień. Byłam u sióstr zmartwychwstanek w Wawrze, nie zmartwychwstanek, a Felicjanek, przepraszam. I do początku bombardowania w Warszawie, do września. A może pani opowiedzieć coś więcej o tym mieszkaniu, w którym żyłyście w trójkę najpierw, tak? Tak, no więc to było mieszkanie takie ZUS-owskie, jak powiedziałam, znaczy spółdzielcze mieszkanie, dwupokojowe, takie jak przed 1939 rokiem, to zajmowałyśmy lepsze mieszkanie, większe. Natomiast jak wróciłyśmy do Warszawy po 1939 roku, to zajęłyśmy już takie mieszkanie tańsze po prostu, bo już ciężko nam było jakoś. Mama wtedy nawet nie miała pracy, przecież to już okupacja się zaczęła. I zajęłyśmy też w tym samym bloku, tylko w innej klatce, mieszkanie też dwupokojowe na drugim piętrze, tylko mniejsze. I mieszkałyście w tym mieszkaniu? W tym samym bloku, tak. Z babcią? Z babcią. A babcia jak się Babcia była nazywała? Starszą osobą, Wójcik, Marianna Wójcik. To była mama mamy? Mama mojej mamy, tak. A jak to się stało, że mama mieszkała na początku gdzieś indziej, a babcia była cały czas w Warszawie? Nie, babcia gdzieś była w rodzinie. Przed wojną samą, w tych latach 35-36, nie może 36, 37, 38, to już babcia z nami nie mieszkała. Już się lepiej nam powodziło, powiedziałabym tak. Mama już wtedy lepiej zarabiała niż na tej nauczycielskiej pensji, bo przed wojną nauczycielki też słabo zarabiały. I myśmy już miały wtedy tą gosposię. I babcia była gdzieś u innej ciotki, bo tych ciotek miałam cztery i jednego wujka. A gdzie chodziła pani do szkoły? Chodziłam do szkoły. Na początku, jak mieszkałam na Krasińskiego pod 20, to chodziłam do sióstr zmartwychwstanek. Na początku nawet do tej szkoły, którą moja mama założyła na terenie tego podwórka pod 20, to była taka szkoła, a jeszcze bardzo ważną rzecz muszę powiedzieć, że mama jak przyjechała ze mną do Warszawy, to jakoś tam mieszkanie jakoś załatwiła sobie i na terenie tego podwórka założyła taką trzyklasową czy czteroklasową powszechną szkołę dla dzieci, bo uważała, że dzieci niedorozwinięte powinny, to co teraz jest wprowadzane, to moja mama już zapoczątkowała w 33 roku, że uważała, że dzieci niedorozwinięte powinny w mniejszej ilości oczywiście, być wychowywany z dziećmi normalnymi. I ja pamiętam nawet dwie dziewczynki takie niedorozwinięte trochę, które były z tymi dziećmi normalnymi, bo uważała, że to jest właśnie bardzo korzystne dla tych dzieci, żeby one były w masie dzieci normalnych. I gdzie ta szkoła się mieszka? Na Krasińskiego pod 20. Klas, czy to było nie, to były chyba trzy klasy powszechne, trzy czy cztery klasy powszechne. Nawet mam jeszcze zdjęcie z tych, jak mama była bardzo jakoś uznana przez ówczesnego ministra Kubickiego. Nawet pamiętam jego nazwisko. To były lata chyba 34-35. Minister Kubicki nawet mamie jakąś nagrodę dawał, bardzo była uznana. Nawet mam zdjęcie tej szkoły, tych dzieci z nauczycielkami i z tym ministrem Kubickim i siedzę u niego na kolanach, bo jakieś kwiatki mu wręczałam. A
A ile dzieci mogły chodzić do tej szkoły? To już nie pamiętam. A nauczycieli to niedużo, było dużo? Nie, nie, to chyba troje nauczycieli było. I te lekcje odbywały się tak przez cały dzień, jak w normalnej szkole? Czy to była taka szkoła raczej, gdzie popołudniami się mówiło? Czy to było przed południem, to już nie pamiętam. Nie, to chyba było przed południem. Przed południem było, tak. I jeszcze pamiętam, że mama jakiś aparat sprowadziła, żeby dzieci kwarcówkę miały. Takie, co tak w szkołach, to nie było właściwie normalne. Co to jest kwarcówka? Co? Co to jest kwarcówka? Lampa kwarcowa, która wydziela światło takie ozonowe powietrze. Bardzo dobrze wpływa na zdrowie. I mama była dyrektorką tej tak, szkoły? Tak, kierowniczką, dyrektorką i właściwie założyła ją, sama ją założyła. Nie wiem skąd te fundusze miała wtedy, czy to może ciotka pomogła mamie, czy coś. Ale oprócz tej szkoły, to jeszcze prowadziła, była kasjerką w kinie, bo moi wujostwo, ci, którzy mieszkali na Żoliborzu, to znaczy rodzona siostra mojej mamy, mieli dwa kina na Żoliborzu. Także oni starali się mojej mamie pomagać. Kino Mars w hotelu oficerskim na Placu Inwalidów i kino Świt na ulicy Suzina na Żoliborzu. Więc mama tak, tu prowadziła tą szkołę, miała tam jakieś nauczycielki, po południu leciała tam do tej kasy, do tego kina Świt, to było bliziutko, no i oprócz tego jeszcze się uczyła. A mama do kiedy prowadziła tą szkołę? To był chyba wtedy, kiedy żeśmy się przeprowadziły, zlikwidowała tą szkołę, jak przeprowadziłyśmy się na Mickiewicza, no to chyba był 6 albo 7 rok. A w tym czasie, kiedy mama pracowała na te 3 etaty, to panią się zajmował kto? To wtedy była, chyba babcia trochę była i też była jakaś taka siostra tej samej gosposi, która wtedy później była u nas. Bo też to kiedy, Niemka. Też taka pochodzenia niemieckiego. Mówiły do pani po niemiecku? Mówiły perfekt po niemiecku, jedna i druga. A do pani? Nie, nie, do mnie po polsku. Do mnie po polsku. Ale z jakimś akcentem? Tak, takim z tym R. Jedna i druga. A potem ta jedna, która była u nas, jak mieszkałyśmy na Krasińskiego, jak mama z tą szkołą była związana, to ona potem poszła do tego Eugeniusza Bodo i tam była jego gospodynią. A kto to był? No to był aktor, nie wiecie? Nie, no skąd wy możecie znać Eugeniusza Bodo? Teraz pokazują takie stare filmy z Eugeniuszem Bodo. I kto tam był u tego aktora opiekunką? No on był bezdzietny, samotny kawaler. Połowa Warszawy się w nim kochała kobiet. I tam właśnie prowadziła mu gospodarstwo ta Marta, która była u nas na Krasińskiego. A potem, jak myśmy się przeprowadziły na Mickiewicza, to ona tam posłała swoją siostrę, właśnie którą mama potem musiała jej podziękować, bo nie podobało się coś. A jak one się nazywały? Nie wiem, pojęcia nie mam. A czy te domy na Żoliborzu, w których pani mieszkała, któryś z nich stoi? Częściowo chociaż? No stoją. Stoją. Odbudowane stoją, tak, tak. Tak, niedawno nawet miałam taki wywiad. Jakaś ekipa przyjechała z Belgii i chodziłyśmy po tych ulicach z Janką Różecką, to znacie chyba. I właśnie cały dzień, to trwało cały dzień z nimi. I opowiadałyśmy o powstaniu i opowiadałyśmy między innymi o pomocy Żydom. Cały dzień to nagrywanie, właśnie chodziłyśmy, pokazywałam im ten dom, Janka pokazywała. A czy pani chodziła, tylko jeszcze zapytam o tą szkołę, którą mama prowadziła, bo skoro w 30. Ja też tam bywałam. Czy tam pani chodziła tak. Jako uczennica tej szkoły? Chyba szkoły? Jeszcze wtedy nie byłam uczennicą, może miałam 4 lata, czy ileś tam, czy 5, ale wiem, że tam bywałam, bo tam przedstawienia były, w których brałam udział. A przedstawienia organizowały dzieci? Mama organizowała, mama z tymi nauczycielkami. Ale występowały dzieci? Czy to dzieci, takie... dzieci, nie, nie, dzieci występowały. Dzieci występowały. I to były dzieci z Żoliborza, tak? Z Żoliborza. Z okolicznych domów, no przede wszystkim na pewno z tych domów z Krasińskiego 20, a i poza tym z innych tam okolicznych domów.
A pani edukację rozpoczęła w szkole? U sióstr zmartwychwstanek, właśnie obok na Krasińskiego, tam gdzie był ten klasztor. A później, jak żeśmy się przeprowadziły już na Mickiewicza, no to już chodziłam do szkoły powszechnej 64. A w czasie okupacji, no to już nie było, to była szkoła ogrodnicza. Siódma klasa i pierwsza gimnazjum to była szkoła ogrodnicza. Bo jak wiecie, że w czasie okupacji Niemcy zlikwidowali wszystkie wyższe szkoły, zostały tylko szkoły powszechne i szkoły zawodowe. No więc ja byłam w tej szkole zawodowej, to chyba była pierwsza klasa gimnazjum, robiona na kompletach, po domach na kompletach, czyli młodzież się zbierała w małych grupkach po prywatnych mieszkaniach, ciągle w innym miejscu, no i tam się odbywały lekcje polskiego. Te lekcje, które właściwie były zabronione, można powiedzieć, polskiego i historii, i chyba geografii też. A jak wyglądały takie komplety? Co? Pani, w których mieszkaniach, na jakich? No, u nas też były. U nas w domu też. Ciągle w innym mieszkaniu, u kolegów i u koleżanek. I jak długo pani uczęszczała na te komplety? No, przez okupację. Cały okres? To znaczy, chyba się to zaraz, jak żeśmy wróciły, 39 rok, to chyba nie. No, kiedy ta klasa gimnazjalna się zaczęła, to tam ile tam, która to klasa, to który to rok był? 42 chyba, czy który? Nie, 41, o tak coś, od 41 chyba. To była siódma klasa. Już nie pamiętam, które to były lata. A które miejsca dokładnie? Pani może wskazać kilka takich mieszkań? No, u nas w mieszkaniu, po 25 na Mickiewicza. Po 27 obok, na sąsiednim domu, który przylegał do placu Wilsona, bo Mickiewicza 25 to blok przylegał do placu Inwalidów, a 27 do placu Wilsona. No to tam pamiętam. Dalej to chyba już nie pamiętam, gdzie to jeszcze były. Ale głównie to było u nas i u tych kolegów, którzy mieszkali po 27. A jak się rozchodziła wieść o takich kompletach? To znaczy, kto się organizował i mówił, tego i tego dnia się spotykamy? No, spotykamy się, grupka taka, na przykład 5 osób i nauczycielka. Jak żeśmy się rozchodzili, to umawialiśmy się, gdzie jest następna lekcja. I jak długo trwały te komplety? To były 45-minutowe lekcje, czy dłuższe spotkania? Nie pamiętam teraz. Pewnie nikt się nad tym nie zastanawiał. I to był język chyba polski, tak. I jeszcze jakieś inne przedmioty? Historia, Polski i geografia. Te trzy przedmioty. Bo matematyka i tam jakieś przyroda, to były już w tej siódmej klasie zawodowej. A ta szkoła zawodowa mieściła się w hotelu przy placu Inwalidów, w tym hotelu europejskim. I dużo tam osób przychodziło? To była jakaś jedna duża sala? To była to było dawne gimnazjum Piłsudskiej, dawne gimnazjum Piłsudskiej, które w czasie okupacji już nie było gimnazjum, tylko było szkołą zawodową, ogrodniczą. No i właśnie myśmy tą siódmą klasę do tej szkoły ogrodniczej kończyły, a na kompletach tą pierwszą klasę żeśmy przerabiały. Ale już nie pamiętam, które to były lata. W każdym razie, jak Lilka była u nas, to ona też uczestniczyła. Jak u nas zbierała się ta młodzież, to ona też brała udział w tych lekcjach. A ja chciałabym jeszcze zapytać o sam wybuch wojny. Była pani wtedy u Felicjanek? Tak. I czy pamięta pani ten dzień? Pamiętam bardzo dobrze, wszystko pamiętam. Więc mama moja wtedy już była zaangażowana, nikogo już nie było w domu, bo ta cała gosposia, która prowadziła dom, bo mama całe dnie pracowała. Już od tego 39 roku, bo już wiadomo było, że będzie wojna, już była tam jakoś zorganizowana. I przyjechała do mnie któregoś dnia we wrześniu w nocy, jak było chyba jakieś bombardowanie Warszawy, nie pamiętam, który to był wrzesień, cała ta szkoła, ten internat, bo to był internat. Szkoły nie było jeszcze, tylko jeszcze dzieci były te, które były w internacie, bo ja byłam do internatu oddana na te miesiące wakacyjne.
No i zabrała mnie tam z tej piwnicy, tak jak stałam. Jakoś tam wywołała mnie, pamiętam. Samochód, ten gazik czekał tam niedaleko Wawrze, przy tej bramie, gdzie siostry miały ten klasztor. I zabrała mnie. I jechałyśmy właśnie nocą, akurat było bombardowanie Warszawy, przelatywałyśmy przez most na Żoliborz do tej ciotki mojej, która miała te kina. Mieszkali na Krasińskiego pod 8. No i tam mnie zostawiła. Tam byłam parę dni, potem, nie parę dni, co ja opowiadam, nie parę dni. Na drugi dzień rano wróciłyśmy do naszego mieszkania pod 25 na Mickiewicza. No i tam się zaczęło przygotowania. Mama dostała rozkaz ewakuacji. I miałyśmy jechać z wojskiem do Rumunii. No i tak się stało. Wzięłyśmy tam, mama wzięła jakąś małą walizeczkę. No i jechałyśmy samochodem do Lublina. A potem z Lublina żeśmy się gdzieś przesiadały na pociąg. Nie pamiętam gdzie, przez jakiej stację. I miałyśmy jechać, przechodzić przez zieloną granicę z wojskiem do Rumunii. Ale moja mama, a nie, przepraszam bardzo, to była już babcia z nami była. Babcia była, bo babcia akurat była u tej ciotki właśnie na Krasińskiego, u tej ciotki, która miała te kina. I babcia, jako że moja mama była najmłodszą córką, więc babcia zawsze, nie wiadomo dlaczego, w najcięższych chwilach naszego życia, to zawsze była z nami. Nigdy nie była z tymi córkami, którym się bardzo dobrze powodziło, tylko zawsze z moją mamą, która właściwie mogę powiedzieć, że miała bardzo ciężkie życie. No i wtedy też była babcia z nami i jechałyśmy właśnie do tej granicy rumuńskiej, żeby przejść, ewakuować się z wojskiem przez granicę. Ale na samej granicy, jak żeśmy już dobrnęły, to babcia moja powiedziała mamie, że absolutnie nie będzie jechała nigdzie za żadną zagranicę, dlatego że jak ma umierać, to tylko w polskiej ziemi i w ogóle nie przechodzi przez tą granicę. Więc moja mama musiała się tam pożegnać z kolegami, musiała wynająć wóz od gdzieś tam na wsi i konia kawaleryjskiego, kupiła znaczy się, i wracałyśmy z powrotem z tej granicy do Polski. Ale to już był czas, kiedy jechałyśmy przez te, to już było po 17. To 17 września, kiedy jechałyśmy przez te wsie, przez Wołyń, gdzie Polacy, właściwie na tych wsiach Polacy to już byli wyrżnięci, można powiedzieć. A myśmy tym wozem z tej granicy do Brześcia, to już Sowieci wszystko zajęli, jechaliśmy prawie 2 tygodnie. Babcia, mama i ja. I raz ja miałam tyfus, jak dopadali Ukraińcy do nas, a raz babcia miała tyfus, no raz tam mama udawała jakąś komunistkę wielką, bo miała jakiś pierożek czerwony na głowie, bo muszę powiedzieć, że mama moja była straszną artystką, była odważną bardzo kobietą, dzielną, ale jeszcze umiała się odpowiednio ustawić jakoś w takiej właśnie tragicznej i przerażającej sytuacji. Jak przecież gdzieś wśród lasów wyprzęgali nam tego konia, bo to był piękny koń kawaleryjski, który nawiasem mówiąc szedł noga za nogą, bo nie był przyzwyczajony do jechania w zaprzęgu w wozie. Myśmy nie wiedziały, że trzeba siąść na tego konia, on wtedy będzie jechał szybciej. A on jechał noga za nogą i myśmy z tej granicy 2 tygodnie, jechaliśmy przez 2 tygodnie do Brześcia. Gdzie z kolei byli moi wujostwo, wujek tam był lekarzem w Brześciu. Jak nas zobaczyli, ten wujek z tą ciotką, z tym koniem i z tym wozem, no to w ogóle załamali ręce. Jak wyście przez te wsie, gdzie Polacy byli wyrzynani, że tak powiem, jak wyście dobrnęły? No jako żeśmy dobrnęły. A ten tyfus był taką obroną? Nie, obronną, tak, bo wszyscy się bali. I ci Ukraińcy też się bali tyfusu. Babcia leżała pod pierzyną, także oni nawet nie podchodzili do tego wozu, bo mama
Mama znała perfekcję rosyjski, białoruski, ukraiński, wszystkie te trzy języki. I mówiła, proszę bardzo, proszę, proszę, możecie zabierać nam konia, bo to był piękny koń. Zabierać nam tego konia i zostawić, no ale, ale podejdźcie i weźcie to. Babcia ma tyfus. No raz babcia miała tyfus, raz ja miałam tyfus. No i żeśmy po tych wielkich trudach dotarły po dwóch tygodniach do Brześcia. A w ogóle kto powoził tym wozem? A trochę ja, trochę mama. I gdzie nocowałyście? Pamiętam, że raz żeśmy u jakiejś ukraińskiej nauczycielki na wsi nocowały. Potem żeśmy gdzieś u jakiegoś komisarza, tak, bo moja mama miała jeszcze taki sposób właśnie strasznie śmieszny, przerażająco śmieszny powiedziałabym, że nie wiadomo dlaczego miała taką czapeczkę, wiecie, od kostiumu kąpielowego, którą zabrała ze sobą. Nie wiem dlaczego, bo chyba zabrała cały ten kostium. To był jakiś wełniany kostium, ale była taka czapeczka czerwona, nie rogatywka, a taki pierożek. Krata granatowa i część tam było czerwonego tego. I moja mama zakładała tą czapeczkę, jak żeśmy właśnie przez te wsie jechały, i udawała, że w ogóle jest, że zna tego komisarza, który tam jest, bo zdążyła się w międzyczasie dowiedzieć, kto tam jest jakimś komisarzem, wiecie? I właściwie przez ten jakiś taki spryt mojej mamy, no to jakoś żeśmy zostały ocalone, no. I nawet żeśmy nocowały u takiego komisarza jakiegoś. Mama opowiadała, że my uciekłyśmy od Niemców i jedziemy teraz właśnie do Brześcia, żebyśmy byli tutaj z Rosjanami razem, no. Takie bzdury różne tam wymyślała, no, na potrzeby sytuacji po prostu, no. Ale to musiałyście mieć sporo pieniędzy przy sobie, żeby kupić wóz i konia. I no tak, wtedy jakieś pieniądze, tak. No bo wtedy jeszcze jakieś pieniądze, jak już w tych pierwszych dniach, to jeszcze te pieniądze by się liczyły. Te pieniądze, bo przecież ci wszyscy w wojsku dostali odprawy. Więc te pieniądze w pierwszych dniach prawdopodobnie jeszcze się liczyły jakoś. Potem już one się nie liczyły w ogóle. No i potem parę miesięcy byłyśmy, przepraszam. To był wrzesień, październik, listopad i w grudniu moja mama, a ja już zaczęłam chodzić do rosyjskiej szkoły. Zaczęłam nawet chodzić i nawet brałam udział w różnych przedstawieniach na cześć Stalina, piękne wiersze mówiłam, także chcieli mnie do tego komsomolu wziąć. No ale mama powiedziała, no to już dosyć, my musimy teraz wracać do Polski. Więc zaczęłyśmy przechodzić przez zieloną granicę. Była to bardzo trudna sprawa. Za trzecim razem przeszłyśmy przez zieloną granicę. Dwa razy nas łapali na tej granicy w nocy, bo to się nocą przechodziło. Mniejsza lub większa grupa ludzi. Łapali nas niestety, to były chwile przerażające, bo jak łapali nas w nocy, zawsze nocą się to odbywało, w grudniu w 1939 roku to była bardzo ostra zima i łapali nas gdzieś na tym pasie granicznym, w szczerym polu, na tej zaoranej ziemi, takiej bardzo trudnej do chodzenia, bo ona była w takich grudach, jak to ziemia zaorana, no i do białego rana zostawaliśmy tam, staliśmy tam na tym polu, a potem zabierali nas gdzieś tam do jakiegoś, na przesłuchanie, do jakiegoś więzienia, do jakiegoś... Kto łapał? No Rosjanie. Bolszewicy przecież. Rosjanie łapali nas. A kto organizował? Przerażające chwile. Były takie grupy Polaków, które organizowały właśnie przerzucanie do Polski. Z Rosjan, z Brześcia do Polski. Dwa razy żeśmy, raz było okropne jakieś, pamiętam, bo postanowili oni przeprowadzić nas przez rzekę Muchawiec, wpadała do Bugu, a Bug był rzeką graniczną. Pamiętam, że wtedy to było okropne jakieś, zaczęli do nas strzelać ci Rosjanie, a myśmy w tych łódkach leżeli. Pamiętam, że mama się na mnie położyła na dnie tej łódki, no te kule świstały naokoło nas, też nas złapali, to było drugi raz. I trzeci raz przeszliśmy, taka grupka ludzi,
Była straszna śnieżyca wtedy i może dlatego udało się to przejść. Taka śnieżyca była, że szła grupa ludzi, nie pamiętam ile osób, czy, no ten, który prowadził tą grupę, szedł pierwszy i ludzie wszyscy trzymali się takiego sznurka, bo była taka straszna zamieć, że mogliśmy się na wielkie odległości nie rozpoznać w ogóle, więc trzymaliśmy się takiego sznurka. A babcia moja szła na końcu, bo przez cały czas mawiała jakiś pacierz, żebyśmy się uratowali. Prawdopodobnie pod twoją obronę, bo to ukochana modlitwa mojej babci była. No i nie wiadomo dlaczego, zagapiła się, puściła ten sznurek i jak myśmy gdzieś za zakrętem, my z mamą zorientowałyśmy się, że nie ma babci, no to stanęłyśmy. No i cała była awantura, a byłyśmy już na tym pasie takim neutralnym. Była cała awantura, że ten przewoźnik chyba, czy jak on się tam nazywał, powiedział, że nie możemy się zatrzymać, że musimy iść naprzód. A ja powiedziałam, że ja nigdzie nie idę bez babci, stanęłam i w ogóle się nie ruszałam. I oderwałam się od nich i poszłam szukać babci, bo wiedziałam, że babcia idzie na końcu, bo szła wolniej niż my. No, pamiętam, że wtedy był taki bunt nawet, że chodźmy, chodźmy, a ja się strasznie sprzeciwiałam z mamą, ale tą babcię odnalazłam w tej zamieci, no i żeśmy dołączyły do tego sznurka i przeszłyśmy do tą granicę. I już jak byłyśmy po stronie, nie, tak, po stronie tej, gdzie byli Niemcy, to była przez cały czas noc. Nocowałyśmy, to znaczy zostawili nas w jakiejś oborze i Niemcy tam chodzili, ale wiecie, że to było takie przeżycie, że jak przeszliśmy na tą stronę polską, pod tym zaborem niemieckim, to ludzie całowali ziemię. To było takie przeżycie. A skąd pomysł? Dlaczego mama zdecydowała wracać? To ja wiem, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Wiem, że coś się mamie nie podobało, wiem, że się nie podobało mamie, jak mnie do tego komsomolu chcieli wciągnąć i wtedy mama orzekła, nie, to my już dosyć tego, wracamy z powrotem do Warszawy, do Warszawy. Pamięta pani, w którym miejscu dokładnie przechodziliście? Tak. Trzeci raz? Tak, pamiętam, poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Do niedawna wszystko pamiętałam. No w tej chwili zapomniałam, ale może sobie jeszcze przypomnę. Tą wieś, gdzie myśmy tam były, to była taka graniczna wieś, ale już po stronie, gdzie byli Niemcy. I w tej oborze żeśmy tam nocowały i wtedy pamiętam, że przyszli Niemcy, sprawdzali tam jakieś dokumenty, no a my byliśmy uciekinierami, chcieliśmy tu do nich, do Niemców żeśmy chcieli, więc nic, nie mieli do nas żadnych pretensji. Nawet byli zadowoleni, że my chcemy tutaj być pod okupacją niemiecką. Boże, jak się nazywała ta wieś? Nie, w tej chwili nie pamiętam. Do niedawna jeszcze pamiętałam, jak się ta wieś nazywała. Może jakbym tam na mapie popatrzyła, to może bym sobie przypomniała. No i już był potem świt, to był grudzień. No i na samo Boże Narodzenie, może dwa dni przed Bożym Narodzeniem, dobrnęłyśmy z babcią, mama, babcia i ja, dobrnęłyśmy na Żoliborz do tego wujostwa na Krasińskiego, do tego wujostwa, którzy mieli te kina na Żoliborzu. A jak dobrnęłyście? Jakimś pociągiem żeśmy jechały, towarowym czy takim, już nie pamiętam, bo nie miałyśmy już pieniędzy chyba żadnych. Chyba takimś towarowym pociągiem. A tego konia i ten wóz? Aha, no konia właśnie. No więc ten koń, oni mieszkali, ci moi wujostwo w Brześciu, dobrze im się powodziło, mieli piękny dom, wujek miał prywatną praktykę, pracował w ubezpieczalni, ale oprócz tego jeszcze tam miał prywatnych pacjentów i na podwórku, w ogrodzie, na podwórku czy w ogrodzie, już nie pamiętam, była taka szopa. No i ten koń właśnie stał w tej szopie parę dni,
No więc trzeba było coś z tym koniem zrobić. Ale ta szopka była taka malutka, a koń był wielki, więc jak się przekręcił, to jakiś tam taki drąg złamał, ta szopa się zawaliła, no i trzeba było tego konia zaraz sprzedać i tą furmankę. Ale jak myśmy tam dobrnęły, jeszcze wrócę troszeczkę, jak dobrnęłyśmy do tego wujostwa z tym, na tej furmance z tym koniem, to pamiętam, że ta ciotka i ten wuj to załamali ręce. Jak myśmy, ta babcia, niby z tym tyfusem pod pierzyną, no to było naprawdę, oni nie wiedzieli, czy płakać, czy śmiać się, czy jak nas zobaczyli. No sprzedaliśmy tego konia i ten wóz. Ja byłam osobiście bardzo zadowolona, że tym koniem powoziłam. Bardzo byłam zadowolona. Ale ten koń to tak, jak się szło koło niego, to on był bardzo, jakoś szybciej szedł. Natomiast jak się wsiadało na kozioł, to on wtedy zwalniał i szedł noga za... Dlatego myśmy tak długo w ogóle jechali, bo on szedł noga za nogą. No, nie można go było, nieprzyzwyczajony po prostu do zaprzęgu tego, że jakby się siadło na niego, to on prawdopodobnie by szybciej szedł. Ale jeszcze w międzyczasie pamiętam, że był leczony, bo coś mu się noga obtarła. Coś tutaj mu się taka rana jątrzyła, więc był leczony moczem. Wiecie, moczem był leczony, pamiętam. No ale jakoś dobrnęliśmy i tego konia żeśmy sprzedali. Ja chodziłam do tej szkoły, wracam do tego, do tej szkoły, oczywiście już rosyjskiej jakiejś. No i co tutaj? Aha, no i przeszłyśmy, wracam z powrotem, przeszłyśmy tą przezieloną granicę, tak zwaną. Ci wujostwo tu już, którzy mieszkali na Żoliborzu, jak nas zobaczyli, no to załamali właśnie ręce. A to był koniec 39 roku, tak? To był, tak, to był 39 rok, grudzień 39 roku. Straszna zima była wtedy. W 29 roku i w 39 roku były bardzo ostre zimy, straszne zimy. Także ludzie sobie odmrażali, ci właśnie, którzy przechodzili przez tą granicę, odmrażali sobie ręce, jak trzymali nas całą noc na tym mrozie, w szczerym polu, to ludzie mieli poodmrażane ręce i nogi. A ja pamiętam, że nie. Tylko wrócę jeszcze do tego, że jak nas łapali na tym pasie granicznym, to było takie przerażenie, wiecie, bo strzelali do nas, ale strzelali w powietrze. I myśmy wtedy tak w tej kupce, na tym pasie, taki pas graniczny, gdzie to było między jednym tym zaborem, a tym drugim zaborem, ten pas graniczny, no to ludzie się tak, wiecie, skupiali w ten i tak żeśmy tam stali. Wtedy dochodzili do nas, już tam nie robili żadnej rewizji, bo to była ciemna noc. No wiedzieli, że to są ci, co chcieli przejść, co chcieli uciec, więc źle na nas patrzyli, dlatego że myśmy chcieli uciec od Rosjan, prawda? A Niemcy, jak nas zobaczyli, no to byli zadowoleni, że my chcieliśmy do nich przyjść. No takie były straszne układy i myśmy wtedy musieli różnie, wiecie, reagować, no. Że się cieszymy, że myśmy tutaj przyszli do Niemców, Takie były sytuacje, że trzeba było odgrywać komedię, ale pamiętam, jak żeśmy przeszli za tym trzecim razem tą zieloną granicę, że ludzie klękali i całowali ziemię. To było przeżycie. Zamieszkałyście z rodziną na Krasińskiego. Tak, przez parę dni. Nie, to był taki pierwszy okres, no bo myśmy były takie, no można powiedzieć, prawie nieprzytomne. No. Przez to przechodzenie przez tą granicę zatrzymaliśmy się jeden dzień czy dwa u wujostwa właśnie tych zamożnych, którzy mieli te dwa kina przed wojną. Na Żoliborzu te dwa kina. No ale zaraz potem żeśmy przyszli na drugi dzień zobaczyć, jak wygląda nasze mieszkanie po 25 na Mickiewicza. No ono tam było jakieś coś... Już nie pamiętam, jak to mieszkanie, ja nie pamiętam, jak żeśmy się przeprowadziły do tego mniejszego lokalu, bo ten lokal, gdzie żeśmy przed wojną mieszkały, to były duże dwa pokoje z wielką kuchnią, z takim holem. No a potem żeśmy się już właśnie, jak już wróciłyśmy w 39 roku, bo to jeszcze grudzień 39, to mieszkanie przeprowadziłyśmy się z tego dużego do mniejszego, też dwupokojowego mieszkania, ale już znacznie mniejszego.
Nawet chyba nie było, nie było zniszczone. Coś tam trochę było rozkradzione, ale nie bardzo. Coś tam jakieś rzeczy były. Jakieś rzeczy były w tym mieszkaniu. Ale to były cudze rzeczy. Nie, to były chyba, zaraz, nie, no to nie były nasze rzeczy, co ja mówię, przepraszam. To myśmy, to mieszkanie, no wiesz, nie pamiętam jak to było. Wiem, żeśmy w tym grudniu, jak już żeśmy wróciły, to przeprowadziłyśmy się z tego dużego mieszkania, a bo to chyba ciotka miała klucze od tego mieszkania poprzedniego, to chyba ciotka miała klucze nasze. Ci, co mieli te kina, ta ciotka na Krasińskiego, która mieszkała. Tak, oni mieli klucze od naszego mieszkania. No więc tam nic nawet chyba nie zginęło z tego mieszkania, żeśmy jakoś się przeprowadziły do tego samego bloku, tylko do znacznie mniejszego, bo to trzeba było przecież chyba opłacać czy coś, a myśmy nie miały pieniędzy w ogóle. Czy mama podjęła wtedy jakąś pracę? Tak, mama wtedy podjęła pracę, no już niestety musiała się ukrywać, bo przecież pracowała w wojsku przed wojną. To był chyba, najpierw była w trzecim sztabie pancernym. Z tego nauczycielstwa przerzuciła się już na to, jak skończyła tą wyższą szkołę nauk politycznych, no to przerzuciła się już do wojskowości. No i najpierw pracowała w trzecim batalionie pancernym, a potem pracowała właśnie w sztabie chyba, na 6 sierpnia chyba. Chyba na 6 sierpnia coś tam było. No i tak, na 6 sierpnia pracowała. To wojskowość był, chyba był sztab czy coś, bo pamiętam, że ja raz w 1939 roku, to pamiętam, że raz uciekłam od tych sióstr. Uciekłam i dostałam się, nie wiem jakim cudem, do pracy mojej mamy, to znaczy gdzieś się zatrzymałam, uciekłam od tych sióstr w 1939 roku. Już nie będę wam opowiadała dlaczego. Dlatego, że siostry prowadziły bardzo rygorystyczne takie podejście miały do młodzieży, a ja nie chciałam jeść szpinaku. I dwa razy za karę siedziałam bardzo długo w tej stołówce. Byłam trochę zbuntowana. No i jak trzeci raz kazali mi jeść ten szpinak, to ja po prostu uciekłam. To były siostry Felicjanki, które są do dzisiejszego dnia. I mają tam ten zakład jakiś, nie wiem, czy jeszcze teraz są tam te dzieci w tym zakładzie, czy prowadzą szkołę w każdym bądź razie. No więc uciekłam od nich, przelazłam jakimś cudem, tak jak stałam. Chyba bez pieniędzy nawet, nie wiem, czy wzięłam jakieś pieniądze, czy nie, bo się obraziłam na te siostry. To był prawdopodobnie koniec sierpień, bo mama mnie oddała, dlatego że mama już była w wojsku zaangażowana i nie mogła się mną opiekować. A ta gosposia, co u nas była, to mówię właśnie, że ona była taka jakaś z Pomorza czy skądś, tą gazetę niemiecką czytała, więc mama ją odprawiła i dlatego mnie oddała do tych sióstr, bo mama już w tych ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny była zaangażowana w wojsku i mnie oddała dlatego do tych sióstr Felicjanek. Ale zaraz, bo odbiegłam od tego tematu teraz, poczekajcie. Teraz jesteśmy pod koniec 1939 roku. No tak, ja uciekłam. Ja uciekłam od tych sióstr, bo one mi kazały jeść ten szpinak po prostu. No. Ale uciekła pani przed wojną? Nie, to był 1939 rok. Grudzień? Nie, to było, poczekajcie, nie, przepraszam. Wojna wybuchła we wrześniu. Nie, to był wrzesień. To był wrzesień, co ja plotę. To był wrzesień. To były pierwsze dni. Nie, to był, znaczy w sierpniu. Ja uciekłam w sierpniu, tak jest. Bo na początku września to mama w nocy przyjechała z tym kierowcą wojskowym, tym samochodem i mnie zabrała tam z podziemia, bo myśmy tam były w tym klasztorze w podziemiach, bo akurat był nalot wtedy. Więc wracam do tego, że uciekłam tam od tych sióstr raz w sierpniu, bo kazały mi jeść ten szpinak, no. I uciekłam. I jakim cudem ja trafiłam tam do tego wojska, do tego na 6 sierpnia, chyba do mamy pracy. Pamiętam tylko, że szłam i tam była jakaś restauracja na ulicy Grochockiej.
Ja tam stamtąd, ten pan cały, który był kierownikiem czy właścicielem tej restauracji po schodkach, na Gocławku, to jeszcze jest na Gocławku chyba takie 3 schodki, i stamtąd dzwoniłam do mamy, ale mamy nie było, więc dodzwoniłam się tylko na portiernię i oni zawiadomili moją mamę, że ja do niej jadę, czy coś takiego. Ale jak to było? Przecież ja nie miałam pieniędzy żadnych. Nie wiem, jakim cudem, czy ten pan właściciel tej restauracji na Gocławku dał mi pieniądze, że ja dojechałam do mamy tam na 6 sierpnia chyba. A wtedy w grudniu, jak już wróciłyście do Warszawy i zamieszkałyście na Mickiewicza w tym drugim mniejszym mieszkaniu? Tak, wtedy się zaczął drugi etap naszego życia. No więc to życie wyglądało tak, że mieszkałam już z babcią, a mama była zaangażowana w konspirację. Już pracowała wtedy w takim Czerwonym Krzyżu. Nie pamiętam, czy on był legalny, czy nielegalny. I zaczęła prowadzić administrację i meldunki w domach, częściowo będących na Żoliborzu, a częściowo już w utworzonym getcie. Tam prowadziła również meldunki i administrację. To znaczy, gdy zaczęła pracę, te budynki były, getta jeszcze nie było. W 40 roku chyba getto zostało utworzone. Tak, ale mama już prowadziła meldunki już nie pracowała, bo przecież pracowała w wojsku. Przed wojną samym pracowała w wojsku. Przedtem była nauczycielką, potem pracowała w wojsku, więc już właściwie musiała być zupełnie już inną osobą. Więc zajęła się właśnie tą administracją i prowadzeniem meldunków. Prowadziła na Żoliborzu, w jakichś domach, na Mickiewicza, na Starym Mieście w jakichś domach, na Świętojerskiej chyba, czy gdzieś, no i na Zakroczymskiej. I potem, jak utworzone zostało getto, no to tam właśnie w budynkach już nie pamiętam dokładnie na jakich ulicach, ale częściowo w getcie. I zacznę właśnie już tą historię może o ratowaniu Lilki. Więc w związku z tym, że miała tą pracę na terenie getta, więc miała przepustkę opiewającą na 2 osoby. Ja kilkakrotnie jeździłam z mamą do getta, przewożąc w szkolnej teczce chleb dla bardzo biednej żydowskiej rodziny. Moja mama sobie upatrzyła jakąś rodzinę, pewnie w tym budynku, gdzie prowadziła te meldunki. Tam pamiętam, że nie pamiętam w ogóle, coś mi się zdawało, że oni się nazywali Śledź. Ale nie wiem, czy to oni, czy jacyś inni nazywali się Śledź. Ona była chyba Krawcową, a on był... On nie pamiętam, co on robił, czy on też był Krawcem. W każdym bądź razie mieli 7 małych dzieci. I moja mama właśnie postanowiła w jakiś sposób im pomagać. Ponieważ mama prowadziła administrację i meldunki, miała dostęp do większej ilości kartek meldunkowych. W związku z tym my miałyśmy możliwość, no nie tylko tych 3 kartek na nas, na mamę, na babcię i na mnie, ale miałyśmy więcej tych kartek, nie pamiętam ile, także tego chleba i tej marmolady miałyśmy sporo. I przewoziłam, mama specjalnie mnie brała ze sobą, żebym ja w tej szkolnej teczce ten bochenek, nie pamiętam ile tam wchodziło, tą marmoladę, i z tych buraków i ten chleb razowy, straszny nawiasem mówiąc, który kłuł w język, bo tam te plewy były w nim, żeby przywozić tej rodzinie, gdzie było 7 małych dzieci. A pamięta pani, gdzie oni mieszkali? Nie pamiętam zupełnie. A pamięta pani ich mieszkanie? Czy to byli na czy to Świętojerska była objęta getem? Musiałabym popatrzeć. No pamiętam takie ulice, że chyba jakaś Świętojerska, Zakroczymska chyba nie była w getcie. Zakroczymska chyba nie była w getcie, ale chyba ta Świętojerska to była w getcie. A pamięta pani to mieszkanie?
mieszkanie, do którego chodziłyście z mamą? Nie pamiętam. Nie pamiętam zupełnie. Pamiętam tylko, że było 7 o takich małych dzieci. A pamięta pani, jak wchodziłyście do getta? Nie. Jak do getta? Tak. Którą drogą, jak dojeżdżałyście? Nie. No właśnie nie pamiętam, przecież jakbym pamiętała, jaką drogą, to bym wiedziała, czy myśmy od tej strony, gdzie był bliżej Żoliborza, bo przecież my z Żoliborza żeśmy jechały, czy gdzieś, ale nie wiem, dlaczego u mnie ciągle utkwiło, że to było na Lesznie, że to było brama na, ale przecież z tego Żoliborza do Leszna to był kawałek drogi, a mama chyba raczej prowadziła te meldunki i tą administrację w tych blokach bliżej Żoliborza, położonych bliżej Żoliborza. A jak chodziłyście, na pieszo, czy...? No przez bramę przechodziło się na pieszo, tak. Ale na przykład nie pamiętam, jakim tramwajem i dokąd żeśmy dojeżdżały. Tu kompletnie nie pamiętam nic. A czy pamięta pani, czy mama coś mówiła pani przed wejściem do getta jakoś? Nie, no było tak, że ja wchodziłam parę razy z mamą. Mama mnie, oczywiście to był wielki sprzeciw mojej rodziny, tego wujostwa na przykład, którzy mieli te kina. Jak moja mama może mnie zabierać do tego getta? Pamiętam, że to im się bardzo nie podobało, no bo w getcie już się zaczęły choroby i tyfus i w ogóle, no straszne to były, no to były straszne te wycieczki. Więc uważali, że moja mama robi bardzo głupio, zabierając mnie tam. No ale moja mama nie słuchała się rodziny i robiła to, co uważała za konieczne. Co odpowiadała tym, którzy się sprzeciwiali? Czy ona jakoś argumentowała to, że... Nie, tam chyba w ogóle nie dyskutowała. Nie dyskutowała z nim. Uważała, że tak musi być. Nie wiem, nie pamiętam, jak ona to mówiła, ale wiem, że były ciągle jakieś na ten temat. Ciotka mówi, jak ty możesz? Jak ty możesz, pamiętam te słowa, jak ty możesz Hanie zabierać tam? Przecież tam są choroby, tyfus i różne tam jakieś te... Moja mama nie zwracała na to uwagi i zabierała mnie tylko po to, żebym ja w tej teczce tej rodzinie przenosiła ten chleb z tą marmoladą. A co mówiła pani? Dlaczego, że idziemy i dlaczego idziemy? Czy ona coś mówiła zanim... Nie no, mama, ja w ogóle byłam, mama moja była bardzo, jak to powiedzieć, no... Jak to określić charakter mojej mamy? Była bardzo przebojową kobietą. Macie najlepszy dowód, że odeszła od mojego ojca z małym dzieckiem, nie mając tutaj ani mieszkania właściwie, ani nic. No dobrze, tam się u tej ciotki, która była dosyć zamożna, zaczepiła, ale potem sama już się wystarała o mieszkanie, założyła tą szkołę, prowadziła tą szkołę, studiowała, wychowywała mnie, wszystko z tej jednej jakiejś tam pensji, nie wiem, nauczycielskiej, czy jak to miała tą szkołę, no. To były grosze przecież. Nigdy nie wzięła złotówki od mojego ojca, jak rodzice się rozeszli, nigdy. A widywała pani ojca w ogóle? Tak, jeździłam na wakacje przed wojną, jeździłam z babcią na wakacje do ojca. Na całe wakacje. Mama nigdy nie pojechała. I jak pani myśli, dlaczego brała panią do tego getta? Po to, żebym ja przenosiła ten chleb. Ale nigdy z panią nie rozmawiała na ten temat? Nie, no powiedziała, że musimy pomóc. Ja byłam właściwie wychowywana w takim duchu. Moja mama była taka bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, no była taką socjalistką jakąś. Uważała, że ludzie muszą za wszelką cenę sobie pomagać, jeżeli tylko ktoś może pomóc. I w takim duchu ja byłam wychowywana. Ale była osobą wierzącą? Nie. Babcia była wierząca, mama moja nie. Ale skąd jej takie sympatie polityczne? Tak, zawsze miała takie sympatie polityczne, ale skąd one mogły być? Socjalistyczne, że ludzie muszą sobie pomagać, że wszyscy są równi i tak dalej. Tak. Była taką socjalistką naprawdę. Nawet miała przed wojną trochę nieprzyjemności z tego powodu, ale jakoś to się... Jak była tą nauczycielką na Polesiu, miała tam jakieś trochę nieprzyjemności. Ale uważała, że ludzie muszą sobie pomagać i w tym duchu byłam ja wychowywana. Ale czy uświadamiała pani ryzyko, które wiąże się z
pomocą Żydów? No na pewno, na pewno. Mówiła Pani, że to już na późniejszym etapie pomocy Liki o to zapytam, ale czy właśnie wtedy podczas tych wizyt w getcie mówiła? Nie, podczas wizyt nie, tylko przecież zaraz, no ja już miałam jakieś, wiecie, młodzież w czasie okupacji to robi jakoś bardzo szybko dojrzewa psychicznie. Ja pamiętam, że to były takie dziwne rzeczy, że raz mi się wydawało, że mogę się jeszcze bawić lalką, a raz mi się wydawało, że ja bardzo wiele rzeczy, bardzo mądrych powinnam robić. Takie miałam jakieś uczucia, no jakby to powiedzieć, różne. Różne w sobie miałam takie uczucia, no. To przecież ja byłam sanitariuszką w czasie powstania, a oprócz tego miałam taką laleczkę w piwnicy, którą się bawiłam, jak nie szłam do punktu sanitarnego na dyżur. Takie dziwne były. Dziwny okres młodości człowiek przeżywał, wiecie? Raz musiał brać wielką odpowiedzialność na siebie, odpowiedzialność dorosłego człowieka właściwie, wiecie? Natomiast z drugiej strony pamiętam, że ja w piwnicy, jak nie miałam dyżuru w punkcie sanitarnym, to miałam tą laleczkę taką i tą laleczkę. Z tą laleczkę tam coś przebierałam. A ile miała Pani lat, jak pierwszy raz weszła do getta? No to chyba 41 rok, to miałam 12 lat skończone. I pamięta Pani ten pierwszy raz? Nie, pierwszego razu to nie pamiętam. Nie pamiętam w ogóle. Pamiętam, że mama miała przepustkę opiewającą na dwie osoby, ale nie pamiętam na przykład, czy ta przepustka była tam w tej wartowni, czy tą przepustkę pokazywała. Na przykład tego zupełnie nie pamiętam. A jak Pani pamięta samo getto? Pamiętam, że łączyło się, uderzało mnie przede wszystkim bardzo, bardzo taki charakterystyczny zapach. To zapamiętałam. Jakiś taki dziwny, charakterystyczny zapach. I im później to było, to ten zapach bardzo mi się nasilał. No to były straszne widoki, wiecie. A z czym Pani mogłaby porównać dzisiaj ten zapach, o którym Pani mówi? Nie wiem, nie potrafię tego określić, co to był za zapach. Miałam nawet kiedyś taką historię, że weszłam teraz, parę lat temu. Jakie rzeczy, jakie takie rzeczy, że nawet jakieś takie poczucie takiego zapachu może się utrwalić na całe życie. Że jak weszłam kiedyś na takie podwórko przy ulicy, jak się nazywa ta ulica, jak wysiadam ze stacji w centrum i idę przez tą, jak się nazywa ta ulica, Pańska, tak? Jak się idzie do Teatru Żydowskiego. Jak się nazywają te ulice? No, co jest odbudowywana teraz? Próżna. No, zawsze mi się Pańska... Ale Pańska to była chyba w getcie. Pańska ulica była chyba w getcie, bo to, mam zakodowane w głowie tą ulicę Pańską. Więc teraz, po tylu latach, wiecie, jak weszłam kiedyś na tej ulicy, na Próżnej czy na Pańskiej? Próżnej, w podwórko, to wiecie, że wydawało mi się, że czuję ten sam zapach. Taki dziwny jakiś zapach. Nie taki zapach, który był połączony z powstaniem spalonych ciał na przykład, tylko jakiś taki dziwny zapach. I ten zapach z getta przez tyle lat, wiecie, przez tyle lat poczułam na tym podwórku. Jak weszłam właśnie tam gdzieś na jakieś podwórko takie. A oprócz zapachu, jakie jeszcze wspomnienia takie pierwsze związane z getem? No straszne, no w tym getcie to straszne. No pamiętam te dzieci, wiecie, już potem w tym 41, w 42, no to... Bo ja nie pamiętam, kiedy ja tą Lilkę wyprowadziłam, czy to był koniec 41, czy to był początek 42. W każdym razie to była zima. To pamiętam przecież te dzieci straszne, żebrzące na ulicach, trupy przykryte papierem czy gazetami właściwie. I pamiętam, jak zbierali ci tacy, którzy zbierali tych ludzi, którzy umarli na ulicy, na tych wózkach takich,
dwóch kółkach, na dwóch kołach takich przykrytych i te ciała przykryte gazetami jakieś takie, to pamiętam wszystko to. I był wtedy taki charakterystyczny zapach, którego nie mogę właśnie, jak weszłam na to podwórko, wiecie, parę lat temu, to zupełnie ten zapach z powrotem poczułam. I wchodziłyście z mamą i szłyście do tej rodziny, pomagałyście? Nie, no mama była zajęta swoimi sprawami, tym prowadzeniem tych meldunków, bo wiecie, że właściwie Niemcy, chociaż wiedzieli, że właściwie tych Żydów wszystkich zlikwidują, to jednak ktoś, kto się urodził, kto umarł, to wszystko musiało być w tych księgach zapisywane. I te meldunki, to wszystko mama załatwiała te sprawy właśnie. Więc załatwiała swoje sprawy, a w międzyczasie nie pamiętam, czy już jak załatwiła, czy przedtem, poszłyśmy tam do tej rodziny. To chyba w tym samym budynku było, gdzie mama miała tą nie kancelarię, tylko to chyba u dozorcy te meldunki tam były załatwiane. Tak, chyba u dozorcy jakiegoś tam. Nie wiem, czy to był dozorca. Żydowski dozorca chyba był w getcie, przecież nie polski. No i... Ale zaraz, bo coś się mi pani zapytała i się zgubiłam. Że co? A w tym czasie, jak mama robiła te meldunki, to byłyście zawsze razem, czy rozdzielałyście się? Nie, razem byłyśmy. Razem byłyśmy. A potem żeśmy, albo przedtem żeśmy tam szły do tej rodziny właśnie, gdzie ja przynosiłam, gdzie ja w szkolnej teczce przynosiłam ten chleb i tą marmoladę dla nich. I jak oni reagowali? No cieszyli się. Przecież taka rodzina, sześcioro, no pamiętam, że gromadka, to pamiętam w oczach, tylko takie wszystko usmarkane do pasa, o takie wszystko, od małego do dużego te dzieci były. A pamięta pani, co mówili? Nie pamiętam. Nie pamiętam tego zupełnie. A jakie były ich losy dalsze? No jakie losy, jakie ich losy mogły być? Zginęli wszyscy. Wszyscy zginęli. Nie pamiętam, wiecie, do którego to roku mama prowadziła, tego zupełnie nie pamiętam. Ja chyba ostatni raz to chyba byłam może w tym getcie, jak tą Lilkę wyprowadziłam. Potem już chyba nie chodziłam do getta z mamą. A proszę. Nie chodziłam już. To był ostatni raz, jak wyprowadziłam Lilkę. A historia tego obrusu jest związana z historią tej rodziny z siedmiorgiem dzieci? Ten obrus, który mama dostała? Tak, to właśnie ona. To właśnie ona. Ale czy to ten obrus dostałyście, jak byłyście wtedy razem? Nie, ja nie byłam wtedy. Nie. To mama tam zachodziła, widać, jeszcze do nich. No. Coś tam, może jakąś swoją kanapkę jeszcze im przynosiła. No bo mama miała swoją teczkę i jakieś tam księgi meldunkowe. I ja miałam też, więc ja w swojej teczce szkolnej mogłam ten chleb tam i tą marmoladę przenosić tam. Na przykład mama, jak była sama, no to mogła wziąć tam jakiś chleb dla siebie, większą ilość, że niby cały dzień tam urzęduje, więc mogła sobie wziąć tam więcej tego chleba i tej marmolady. I pewnego dnia przyniosła do domu z getta ten obrus, tak. I co powiedziała? Powiedziała, że dostała od nich, to nie pamiętam, jak oni się nazywali, czy to byli ci śledzie, bo pamiętam to nazwisko tej jakiejś rodziny, że on się nazywał Śledź, ten ojciec tej rodziny, ale czy to byli ci, czy to byli jacyś inni, to już tego nie pamiętam. I co powiedziała? Powiedziała, że dostała od tej matki tych dzieci, dostała taki obrus. I to prawdopodobnie ten obrus to był taki obrus, co się nakładało na piątek, na tą, jak się nazywa to, już teraz zapomniałam. No jak się nazywa w piątek? Na kolację szabasową, że to chyba był ten, ale nie jestem pewna. I jaka była reakcja rodziny na ten obrus? Nic, no co tam rodzina, ja i babcia, no. A babcia co mówiła? Babcia nic, no babcia, nie pamiętam, co babcia mówiła. I ten obrus przetrwał u pana? Wszystko przetrwał z nami. To znaczy? No przetrwał, to znaczy jak nas wyrzucali 3 października po zakończeniu Powstania Warszawskiego, wyrzucali nas 3 października z domów, to moja mama zamiast brać jakiś jeden koc więcej, bo przecież nie wiadomo,
gdzie my, co się z nami stanie, więc każdy łapał to, co było najważniejsze. Przede wszystkim koc był ważny, prawda? Jakąś zmianę bielizny i jakiś koc. To mama moja wzięła ten obrus. Nie wiem, czy uważała, że ten obrus przyniesie jej szczęście? Nie wiem, czy uważała, że może da się ten obrus zamienić na jakiś chleb, jak będziemy głodowały? Nie wiem, tego nie wiem. W każdym bądź razie, zamiast jeszcze jeden koc więcej wziąć, który by się nam przydał w podróży pewnie, no to wzięła ten obrus. I ten obrus przetrwał z nami, całą tą jazdę, ten obóz w Pruszkowie, potem tą wywózkę. Nie zamieniła nigdy tego obrusa, chociaż można było właściwie na wieś iść, jak były święta, i za ten obrus dostać tą kiełbasę pachnącą, którą chłopi szykowali na święta, prawda? Nie zamieniła tego. I z tym obrusem wróciłyśmy do Warszawy. Ten obrus był przez cały czas u mamy. Jak mama umarła, to ja robiłam porządek w mamy mieszkaniu i ten obrus wzięłam z powrotem do siebie i ten obrus był, leżał u mnie nieużywany przez cały czas. A czy panie używałyście go kiedykolwiek? Może tak pamiętam, wie pani, że może żeśmy go raz użyły, jak byłyśmy w Gdańsku, jak wróciłyśmy już po tych wszystkich historiach wywózki i tak dalej, jak wróciłyśmy do Warszawy, potem z Warszawy, ponieważ mieszkanie było zniszczone na Żoliborzu, wyjechałyśmy do Gdańska, znowu z tym obrusem, przez cały czas z tym obrusem. Nie wiem, czy tam może na jakieś imieniny mamy w 41 imieniny, w 46 roku, może stół był zakryty tym obrusem. Tak mi się coś przypomina, ale chyba więcej to nie, tylko ten jeden raz. I ten obrus potem był złożony i leżał. Przez cały czas był z nami. Więc mój mąż stwierdził, że z tym obrusem to była metafizyczna sprawa. Bo był nieużywany i leżał. I jak ja robiłam przeprowadzkę, jak mama zmarła, to też ten obrus zabrałam. I leżał u nas. Nieużywany. Mój mąż stwierdził, że to jest metafizyczna sprawa z tym obrusem. I tak to było. Pamiątka po rodzinie. Tak. Tamtej. Po tamtej rodzinie. I zdecydowała się go pani przekazać do muzeum. Tak. No ja po prostu, wiecie, jakbym świadomie czekała, że ja coś z tym obrusem, a mój, ponieważ właściwie już się nie używało takich serwet. Mój mąż mówi, po co ty te stare graty zbierasz? Jak żeśmy się przeprowadzali parę razy, po co ty to ciągniesz ze sobą? Jakieś rzeczy, których się nie używa, no gdzieś tam się oddawało. I ciekawa jest rzecz, wiecie, że jak ja się po, już właściwie to życie moje jakoś się zaczęło układać, wyszłam za mąż. Nie, to jeszcze nie wyszłam wtedy za mąż, nie, jeszcze nie. Ale już tutaj mieszkałam, wznowiłam studia na medycynę i żeśmy się spaliły pod Warszawą w tymże Międzylesiu. Miałyśmy taki domek, ciotka nam właściwie ten domek kupiła i mieszkałyśmy i żeśmy zostały któregoś dnia tak jak stoimy. I właściwie większość rzeczy się spaliła, a obrus ocalał. Nic, ani nie był zadymiony, ani nic, był tak, jak był schowany, złożony, tak ocalał ten obrus. I skąd ten pomysł przekazania go do muzeum? No, coś musi... Nie wiem dlaczego. Ja go trzymałam, był nieużywany, leżał na górze w szafie, nieużywany i ciągle czekałam, że ja coś z tym obrusem podświadomie, wiecie? Jak jeszcze w ogóle nie było mowy nawet o muzeum, o powstaniu muzeum. Ja się nie pozbywałam, przecież człowiek jak ma jakieś stare rzeczy czy coś, to się pozbywa tego, jak robi porządki, prawda? Jak się czegoś nie używa. A ja się tego nie pozbyłam, ja to trzymałam, bo uważałam, że to jest jakaś pamiątka. No i tak prawdopodobnie było. Była to sprawa metafizyczna, jak mój mąż powiedział. To jednak jest jakaś sprawa metafizyczna między tym obrusem a wami. A jeszcze bardzo ważną rzecz, żebyście wiedziały, że choć nie miałyśmy
głodowałyśmy tam w tym po powstaniu wyrzucone do tego majątku. To tak jak jest opisane w tej relacji sprawa Obrusa, że były święta i myśmy tej serwety nie zamieniły na żadną kiełbasę. Chociaż bardzo miałyśmy ochotę i bardzo by się nam przydała ta kiełbasa świąteczna, którą chłopi robili na wsi. Nie zamieniłyśmy tego, z powrotem wróciłyśmy z tym Obrusem do Warszawy. To jest bardzo ważna sprawa, więc to jest sprawa metafizyczna. Chciałabym teraz wrócić do tematu wyprowadzenia Lilki. Dobrze. To był kolejny raz, kiedy pani razem z mamą wchodziła. Tak, wchodziłam z mamą, miała tą przepustkę opiewającą na dwie osoby i zabierała mnie nieraz ze sobą, po to tylko, żebym ja przenosiła tej rodzinie ten chleb. Na co oczywiście moja rodzina, mój wujek, brat rodzony, który również mieszkał na Żoliborzu i moja ciotka, która też mieszkała, uważali, że moja mama bardzo źle robi, bo naraża mnie na choroby po prostu. No, już jak sama się chce narażać, to niech się naraża, ale dlaczego mnie naraża? No ale moja mama uważała, że tak trzeba. Nie słuchała się w ogóle nikogo i chodziłam z mamą i przenosiłam ten chleb i tą marmoladę tej rodzinie. I któregoś dnia mama powiedziała, że jutro wyprowadzisz dziewczynkę żydowską z getta. No i tak się stało. I co pani na to? Znaczy weszliśmy normalnie tam, tylko nie pamiętam tej historii, jak to było z tą przepustką. Przepustka była na dwie osoby opiewająca. Ale czy ta przepustka leżała tam na tej wartowni, czy mama ją miała w ręku? Zupełnie tego nie pamiętam. Nie wiem, co było z tą przepustką. Musiała mieć przepustkę, bo nie wolno, by getto było zamknięte. Ale co pani pomyślała, jak mama powiedziała, że wyprowadzi pani dziewczynkę? Nic no. Uważałam, że trzeba to zrobić, no. Czy to była... Nawet byłam zadowolona podświadomie, ja byłam przecież jedynaczką, i zawsze chciałam mieć rodzeństwo, więc byłam nawet bardzo zadowolona, że będę miała siostrę. Mama powiedziała, że ta dziewczynka... Że ona tak zostanie z nami. Czy to była dziewczynka ze znajomej rodziny? Nie. To znaczy, nie, zupełnie żeśmy tej rodziny nie znali. Zupełnie. Nie wiem właśnie, skąd moja mama akurat miała kontakt z ojcem. Z ojcem, z tym Hilarym Alterem. Tego nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, to był obcy człowiek zupełnie. To był zupełnie obcy człowiek. Czy pamięta go pani? No pamiętam, bardzo dobrze. Bardzo dobrze pamiętam tego ojca. Nie był podobny do Żyda. Miał niebieskie oczy i miał takie włosy jasne, nie rude. Bo była ta rasa przecież, gdzie były oczy niebieskie i rude włosy. On nie miał rudych włosów. Był chyba blondynem był w ogóle. Nie pamiętam może, miał siwy. Nie miał siwy. Chyba był blondynem, miał niebieskie oczy. I miał nawet załatwione dokumenty. Bo jego brat był w partyzantce w AL-u chyba. I miał nawet załatwione, i ten Hilary Alten miał załatwione dokumenty, żeby wyszedł, żeby uciekł z getta, jakoś się tam wydostał i przedostał się do lasów, do partyzantki, do tego brata. Ale on uważał, że zostanie w getcie, jak coś będzie, to on będzie walczył. On był taki bardzo bojowy człowiek. Pamiętam go bardzo dobrze. Blondyn o niebieskich oczach. Czy on przynależał do jakiejś organizacji? No tak. Mama mówiła, że on był właśnie w organizacji w tym bundzie. I pracował w tej fabryce Tebensa chyba. Tebensa, tak? Tam dwie były fabryki, zdaje się, na terenie getta, jakieś takie, gdzie Żydzi byli zatrudnieni. Ale tak, pamiętam tą fabrykę Tebensa, więc chyba on w tej fabryce Tebensa był. Ale nie chciał opuścić getta. Nie chciał. Powiedział, że zostanie. I jak pani pamięta ten moment wyjścia? No więc czekałyśmy tam gdzieś
w jakimś mieszkaniu, tam nie wiem co to za mieszkanie, czy tam gdzie mama te meldunki prowadziła, czy to jakieś inne mieszkanie, tego zupełnie nie pamiętam. Przyszedł właśnie już tak jak zmierzch taki był, bo to była zima, to był koniec 41 albo początek 42 roku. W każdym bądź razie była zima, wcześniej zapadał zmrok. I przyszedł właśnie ten mężczyzna z dziewczynką, i to był Hilary Alter ze swoją córką Lilianą. I oni się, Liliana była, no więc jak to był 40, ja miałam skończone 13, ona była młodsza ode mnie chyba o rok, czy nawet nie, o cały rok chyba. Ale była taka równa wzrostem ze mną, jakoś tak, no jakaś taka nastolatka, można powiedzieć. No ja też byłam nastolatką. No więc przyszedł ten Hilary Alten ze swoją córką i była bardzo smutna scena. Scena taka, którą pamiętam do dzisiaj i jak opowiadałam jeszcze parę lat temu wstecz o tej scenie, to musiałam przerwać, bo coś mnie ściskało w gardle. Nawet teraz jeszcze. A jakby pani opisała tę scenę? Ten ojciec zdawał sobie sprawę, że oni się już nigdy nie spotkają. Chyba płakał. Żegnali się, całowali się. Lilka, nie pamiętam, czy ona płakała, czy ona sobie zdawała sprawę, że oni się już nigdy nie spotkają. Ja na przykład wiedziałam, bo mama mi mówiła, ja byłam bardzo wprowadzona przez mamę. Moja mama była w ogóle wielką patriotką i w ogóle była zaangażowana w te wszystkie sprawy, więc wiedziała, że jak to się skończy z tymi Żydami, którzy są w getcie. Domyślała się po prostu. I mówiła mi, że oni się już nigdy nie spotkają. Chyba ja o tym wiedziałam. I wiem, że jak ten ojciec, właściwie jak się żegnał z Lilką, płakał, to mnie się też chyba zachciało płakać, bo mnie do dzisiejszego dnia muszę na chwilę przerwać tą scenę pożegnania. Znaczy, ja zdawałam sobie sprawę, wiecie, że oni... No co? Możemy chwilę zrobić przerwę. Mogę też ciepło, coś okropnego. Nie. Ciekawe, wiecie, że tyle różnych historii miałam w czasie okupacji, trudnych, ciężkich. Ale ta jedna scena pożegnania tego ojca, z tą córką, zawsze jakoś nie mogę przez to przebrnąć. W różnych sytuacjach byłam w czasie wojny i w czasie okupacji, ale nigdy nie było, nigdy nie przeżywałam tej chwili takiej jak wtedy w czasie tego pożegnania Lilki z tym ojcem. Dla mnie to było przeżycie jakieś straszne. A czy Lilka to pamiętała później, tę scenę zapamiętała? Wiesz, że właściwie się nie pytałam jej nigdy.
nie chciałam chyba wracać po prostu do tej sceny. Musiała na pewno. Wiem, że ten ojciec chyba płakał. Ten ojciec płakał i to chyba... A ja wiedziałam, wiesz, wiedziałam, że oni się już nigdy nie spotkają. Ja wiedziałam o tym, że oni się nie spotkają. Być może, że Lilka sobie nie zdawała sprawy z tego. No popatrz, już był taki okres w moim życiu, że ja już mogłam się opanować, wiesz. Od paru lat już się opanowywałam. Teraz znowu z powrotem się zaczęło. Tylko ten jeden moment ich pożegnania. A jak było dalej? Pożegnali się? No więc oni się pożegnali. Ojciec wyszedł. Lilka zostałyśmy już z mamą. I mama powiedziała, żebyśmy się przebrały. Żebyśmy się przebrały, bo Lilka miała takie zielone, takie rzucające się w oczy jakieś palto, a z czarnym aksamitnym kołnierzykiem i jakiś taki kapelusz. A ja miałam szkolne granatowe palto z takim szarym kołnierzykiem bagdadowym i beret granatowy ze znakiem szarotką i to był taki strój obowiązujący u tych sióstr zmartwychwstanek, do których chodziłam wtedy, kiedy mieszkałyśmy na Krasińskiego. To była prywatna szkoła zmartwychwstanek. Więc mama uważała, że może ten zielony taki płaszczyk bardzo jest taki rzucający się w oczy. Lilka włożyła to moje szkolne ubranie granatowe i ten beret tak nasunęła głęboko z tą szarotką, a ja włożyłam ten jej zielony płaszczyk z tym bagdadowym kołnierzem i ten jej kapelusz. Wzięłyśmy te książki mamy meldunkowe pod pachę, ona jedną, ja drugą. No i mama powiedziała tak, taką bardzo charakterystyczną, pamiętam to bardzo charakterystyczne zdanie mojej mamy, żebyśmy takim zdecydowanym krokiem z głową do góry przeszły koło tej wartowni, koło wartowni, do bramy. No i tak się stało. Niosłyśmy te książki meldunkowe pod pachą. No i takim krokiem zdecydowanym, z głową do góry podniesioną, przeszłyśmy koło tej wartowni na drugą stronę tego getta. A czy ktoś was kontrolował przy wyjściu? Nikt nas nie kontrolował. Nikt nas nie kontrolował. Nie wiem, gdzie była ta przepustka. Przepustkę chyba ja miałam, albo ta przepustka leżała tam na tej wartowni. Nie wiem, tego zupełnie nie pamiętam. Czy to się zostawiało tą przepustkę na wartowni, jak się wchodziło? Zupełnie tego nie pamiętam. W każdym bądź razie wiem, że mama nie miała przepustki. Mama została, a myśmy przeszły przez tą bramę getta. Ale to musiało być takie napięcie dla mnie, że ja zapomniałam, w którym miejscu już poza getem, na stronie aryjskiej, miała czekać umówiona na nas dorożka. Po jakimś czasie, że tak powiem, jakoś no, przypomniało mi się, nie wiem, czy myśmy tam gdzieś błądziły, czy coś, ale pamiętam, że tam była uliczka po lewej stronie, jak wyszłyśmy z tego getta, na jakąś ulicę dosyć szeroką, dlatego mi się ciągle zdaje, że to było Leszno, ale może to nie było Leszno. Może to była ta ulica od tej bramy bliżej Żoliborza, czyli to znaczy Bonifrater. Może to była ulica Bonifraterska, nie wiem. Wiem, że po lewej stronie, w jakiejś uliczce po lewej stronie stała ta dorożka. W końcu odnalazłam tą dorożkę. Wsiadłyśmy i pojechałyśmy na Żoliborz, a mama została w getcie i wyszła następnego dnia. A gdzie nocowała? Niestety, nie mam pojęcia, gdzie nocowała, jak wyszła, zupełnie nie wiem. Bo przecież przepustkę chyba myśmy miały.
czy ta przepustka opiewająca na dwie osoby leżała tam w tej wartowni, tego zupełnie nie wiem. Zupełnie nie. To musiało być jakieś bardzo mocne napięcie psychiczne u mnie, że ja kompletnie nie pamiętam tego. Wiem, żeśmy szły z głową do góry podniesioną i przeszłyśmy przez ten, to się chyba podnosił się ten jak to się nazywa, ten pałąk taki, ten szlaban, tak. No i jeszcze byłam widać w tym napięciu, że nie mogłam znaleźć tej dorożki. Że nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie ona miała stać, ta dorożka. No ale tak jak powiedziałam, że w końcu żeśmy odnalazły, pojechałyśmy na Żoliborz. Babcia czekała tam z kolacją, a mama wróciła do domu następnego dnia. No i od tego czasu zaczęło się nasze nowe życie. To znaczy Lilka została moją kuzynką. Mama załatwiła jej dokumenty na swoje panieńskie nazwisko, bo mama z domu była Wójcik, Janina Wójcik. Załatwiła Lilce dokumenty na... Lilka się od tej chwili nazywała Krystyna Wójcik, Wójcikówna. No i była naszą kuzynką od strony mamy, z rodziny mamy. A czy ktoś wiedział poza wami, że ona... No rodzina. Wujek, który mieszkał w tym samym bloku, ci wujostwo moje, którzy mieli te kina na Żoliborzu. Kina były nieczynne w czasie okupacji. W Warszawie były niektóre kina czynne, do których chodzili Niemcy i niektórzy Polacy też chodzili do kina. Natomiast te kina na Żoliborzu były nieczynne. Rodzina moja wiedziała i była przeciwna temu, bo zdawali sobie sprawę, na co mama naraża mnie i babcię, no i Lilkę oczywiście, i siebie. Ale moja mama była najmłodszą z rodziny i robiła zawsze to, co uważała za stosowne. Wbrew temu, co mówiły starsze siostry i starszy brat. Zawsze robiła wbrew wszystko. A czy sąsiedzi... Więc jeżeli chodzi o sprawę sąsiadów, to prawdopodobnie się domyślali. Bo podobno Lilka była podobna do Żydówki. Choć specjalnie nie afiszowała się swoim wyglądem. Wychodziłyśmy zimą na przykład, wychodziłyśmy wieczorem na sanki. To były takie chwile bardzo relaksujące dla Lilki i dla mnie zresztą. Wychodziłyśmy na podwórko. Na podwórku była górka, z której z wielką przyjemnością zjeżdżałyśmy na sankach. Nikt się nie pytał w ogóle, kto... Było powiedziane, że to jest nasza kuzynka i koniec. Sąsiedzi nie zadawali żadnych pytań, ale na pewno się domyślali, że skąd u nas może być taka dziewczynka czarna. Czarne włosy, kręcone, nawiasem mówiąc. Piękne oczy miała, ale zielone, nie czarne, tylko zielone. Ale w czarnej oprawie. No, myśmy sobie chyba nie zdawały sprawy, że ona jest podobna do Żydówki. Ale kiedyś jak pani świętej pamięci, że tak powiem, pani Zachs, chyba znacie to, taką, która pierwsza robiła te wywiady ze Sprawiedliwymi, która zginęła w wypadku samochodowym gdzieś tam pod Ciechocinkiem, to powiedziała, że Lilka wyglądała jak trzy Żydówki. Tak się wyraziła, to były jej słowa. Więc sąsiedzi się na pewno domyślali, prawdopodobnie również się denerwowali, ale nie zadawali żadnych pytań. A jak wyglądało wasze życie codzienne? No więc życie codzienne było takie, tak wyglądało, że ja właściwie osobiście byłam bardzo zadowolona, że nareszcie mam siostrę, bo byłam jedynaczką i zawsze tęskniłam do jakiejś większej rodziny. Dlatego miałam zawsze koleżanki, które miały liczne rodziny, braci i sióstr. I takie koleżanki miałam tylko, nie jedynaczki, takie jak ja. Więc Lilka była moją siostrą po prostu i bardzo, bardzo byłam z tego powodu szczęśliwa. Niemniej właściwie musiałam w tych latach okupacji bardzo szybko dojrzeć,
bo opiekę, że tak powiem, i odpowiedzialność za Lilkę, to ta odpowiedzialność za Lilkę spadła na mnie, bo babcia to już była, jak mi się wtedy wydawało, staruszka, zajmowała się właściwie gotowaniem, gospodarstwem domowym, głównie myśleniem, co będziemy miały do jedzenia, ale właściwie taką odpowiedzialność za Lilkę to ja miałam. Ta odpowiedzialność spadła na mnie. Ja wtedy zrobiłam się bardzo już osobą dorosłą. Ja musiałam nadsłuchiwać, czy są jakieś łapanki, co się dzieje na ulicach, czy jest spokój. Bardzo szybko wtedy dojrzałam. A czy Lilka wychodziła w ciągu dnia z domu? No więc w ciągu dnia właściwie nie wychodziła. Poza tym jednym, wieczorem wychodziłyśmy właśnie, szczególnie zimą, na te sanki. A w ciągu dnia to właściwie nie wychodziła, poza tym jednym razem, kiedy ciotka, któraś z moich ciotek, wynajęła mieszkanie, letnisko, bo to się nazywało w czasie wojny, się nazywało letnisko i przed wojną też, pod Warszawą, na linii Otwockiej, w Michalinie, niedaleko, parę przystanków od tego miejsca, gdzie ja teraz mieszkam. Ta ciotka wynajęła to letnisko, domek taki, w którym uważała, że może my będziemy z babcią, i pod opieką babci i nas będzie jej syn przybrany, mały chłopiec, Wojtuś. I ona to wszystko oczywiście opłacała. No więc wtedy Lilka jechała norm... Ja właśnie, przepraszam, że przerywam w tej chwili, bo wczoraj zadzwoniłam do Lilki, bo pytałam się jej, jak to było. I pytałam się między innymi właśnie, jak, którędy myśmy wyszły, którą bramą, ona nic nie pamiętała. Ona w ogóle bardzo mało pamiętała. Natomiast pytałam się jej, jak myśmy jechały do tego Michalina. Bo Michalin to jest teraz na 3 stacje od Międzylesia na linii Otwockiej. Ona mi powiedziała, że jechałyśmy normalnie pociągiem. Ja zupełnie nie pamiętam tego. No więc ona mi właśnie przybliżyła to, że pojechałyśmy na wakacje, chyba w biały dzień, a może to wieczorem było. Nie, to było lato, więc musiał być dzień biały, bo była godzina policyjna od 8, więc musiałyśmy jechać w biały dzień. Jechałyśmy do tego i tam byłyśmy przez te 3 miesiące wakacyjne z Lilką. Który to był rok? To był rok 43. I mam właśnie zdjęcia robione z tego okresu z Lilką. Kiedy żeśmy normalnie funkcjonowały, Lilka się nie ukrywała. Tam ludzie mieszkający to nas nie znały. Zresztą ten domek był taki trochę na uboczu. Tam nie było domu w pobliżu, tylko gdzieś tam niedaleko, ale też kawałeczek od nas, mieszkali gospodarze tego domku. Także myśmy z Lilką chodziły, bo przecież trzeba było palić pod kuchnią. Babcia gotowała, myśmy zbierały właśnie drzewo, gałęzie, rozpalało się tam ogień, szyszki, zbierałyśmy grzyby, nawiasem mówiąc, te purchawki, które są trujące, na jednej purchawce babcia robiła zupę, którą żeśmy zjadały z wielkim apetytem. Potem już były jakieś inne grzyby, te zieleniatki, czy jak one się nazywały. Pamiętam, że ten smak tej zupy był pyszny. Na sobotę i niedzielę przyjeżdżała ta ciotka, która wynajęła to mieszkanie, i moja mama. I wtedy ciotka przyjeżdżała z tak zwaną wałówką, to się nazywała wałówka, kurczaki jakieś tam pieczone i coś tam, mizeria, kurczaki pieczone. No i nieraz to jedzenie jeszcze zostawało dla nas, to znaczy dla babci, dla mnie, dla Lilki i dla tego Wojtusia, no na parę dni. A tak to była bieda, można powiedzieć. No był ten chleb pod ostatkiem, ten chleb i ta marmolada, dlatego odbiegam od tematu. Miałyśmy pod ostatkiem chleb i marmoladę, dlatego że mama miała z tego powodu, że prowadziła te meldunki, miała te kartki meldunkowe, miała większą ilość tych kartek. Nie miałyśmy 3 kartki na nas, tak jak byłyśmy, tylko miałyśmy może 5 tych kartek,
czy nawet 6, dlatego miałyśmy pod dostatkiem tego chleba i marmolady. I kto tylko był głodny, to zawsze u nas był dom otwarty i mógł przyjść najeść się tego chleba z tą marmoladą. A one były przyznawane na jakieś fałszywe dokumenty? Nie, one były na kartki. Kto nie miał zameldowania normalnego i dokumentów, to nie miał kartek. Mógł umrzeć z głodu. Dlatego Żydzi, którzy wyszli poza teren getta, musieli mieć dokumenty jakieś spreparowane, fałszywe dokumenty, żeby mieć możliwość jakiejś egzystencji. Więc albo byli gdzieś, mieszkali wśród jakichś Polaków, którzy ich utrzymywali, a czasami zdarzało się tak, że ci Polacy musieli, co jest zresztą zawsze tak, no, że tak powiem ze strony, taka sporna sprawa, że Polacy brali pieniądze od Żydów. Więc brali pieniądze, bo przecież jeżeli ta rodzina polska była złożona z 3 osób, składała się z 3 osób, no to miała 3 kartki, prawda? Jak wzięła pod swój dach rodzinę składającą się z 2 osób, to przecież musiała mieć jedzenie dla nich. Jeżeli ta rodzina była biedna, bo nie wszyscy byli zamożni przecież, tak samo jak moja matka dostawała tylko jedną pensję na te nasze, na siebie, na babcię, na mnie i na Lilkę. Za to musieliśmy się utrzymać przecież z tej jednej pensji. Bardzo, bardzo niskie uposażenie, przecież Niemcy nie dawali Polakom, jeżeli nawet pracowali, prawda, w urzędach takich, no, miejskich, no to były bardzo małe pensje. Nie pamiętam, to chyba był ten góral jeden czy coś. No, to były strasznie małe pieniądze. Także mogę powiedzieć, że u nas było bardzo ciężko w naszym domu, bardzo ciężko. Raz w niedzielę piło się tylko mleko. Raz przez całą okupację jadłyśmy jabłka. Możecie sobie zdać sprawę, jakie to było życie. Owszem, miałyśmy ten chleb straszny, miałyśmy tą marmoladę, tą mąkę czarną jakąś, większą trochę niż przeciętni, bo u nas było więcej tych kartek, na lewo. Ale odbiegłam od tematu w tej chwili. Ja zapytałam o... Aha, jak to życie wygląda? Życie codzienne, wasze w Warszawie. No więc właśnie. No jak więc... się dogadywałeś? Życie było ciężkie. Pod względem materialnym, no i pod względem niebezpieczeństwa. Mamy nie było całe dnie, bo wychodziła rano, wracała przed godziną 8, a czasami w ogóle nie wracała do domu, zostawała gdzieś, miała wiele spraw jeszcze do załatwienia i zostawała w centrum u tej ciotki na ulicy Złotej w Warszawie. Także całe obowiązki właściwie opiekowania się Lilką, żeby ona na przykład za dużo nie stała przy oknie, nie wyglądała przez okno, to spadał na mnie. Babcia się specjalnie tym nie zajmowała. Babcia się zajmowała, myślała, co włożyć do garka, bo to nie było takie proste w czasie okupacji. Więc myślała, co na obiad, co nam dać na kolację, co będziemy jeść jutro, pojutrze. No i... Ale czy to było raczej tak, że bawiłyście się z Lilką? Bawiłyśmy się. Sprawowała taką opiekę nad nią? Nie, ja sprawowałam opiekę nad Lilką. Babcia się właściwie do tego nie wtrącała. Lilka pomagała babci nieraz, jeżeli chodzi o takie gospodarstwo domowe, to ja się zajmowałam sprzątaniem, a Lilka pomagała babci w kuchni. To znaczy tam coś gotowały, obierała kartofle, z babcią tam wymyślały jakieś jedzenia, coś takiego, a ja się zajmowałam sprzątaniem. No i oprócz tego, jak przychodziła młodzież do nas na komplety, bo muszę powiedzieć, że w czasie okupacji, wracam do tego tematu, w czasie okupacji szkoły były zamknięte. Niemcy zostawili tylko szkoły powszechne i szkoły zawodowe, ponieważ uważali, że jak zakończą sprawę z Żydami, to Polacy będą potrzebni tylko Niemcom jako siła robocza dla Wielkiej Rzeszy, jak wygrają, bo uważali, że wygrają wojnę, prawda? Więc w związku z tym wszyscy, nie było szkół maturalnych, licealnych, nie było wyższych uczelni, zamknięte były wyższe uczelnie, profesorowie byli wywożeni
na roboty albo do różnych obozów koncentracyjnych. Także, ale pomimo tego ciężkiego życia, jeżeli chodzi o edukację na przykład, to były tajne, odbywała się nauka w klasach gimnazjalnych i maturalnych, młodzież się uczyła potajemnie, właśnie odbywały się komplety w domach prywatnych, odbywały się studia wyższe, uniwersyteckie, była medycyna, była politechnika, były wyższe szkoły, wszystko oczywiście to było w podziemiu, że tak powiem. Jak odbywały się u nas na przykład komplety, to Lilka czasami brała udział. Ci moi koledzy wiedzieli, to było 5 osób na przykład, wiedzieli, że to jest nasza kuzynka. Niech się wtedy, młodzież się tak nie interesowała, wiecie, że ktoś jest jakiś inaczej trochę wygląda. Nie, młodzież nie zwracała uwagi na to. A czy Lilka miała jakąś kryjówkę w zależności? Tak, więc w czasie tych 4 lat właściwie codziennego naszego życia, które groziło śmiercią po prostu, można powiedzieć, dla całej rodziny, a nie wiadomo, czy nie dla sąsiadów, którzy wiedzieli, którzy się mogli domyślać, a nie donieśli, bo to był obowiązek sąsiedzki, że nadany przez Niemców, że jeżeli wiedzą, że tam gdzieś jest jakiś ukrywający się Żyd, to mają obowiązek doniesienia do Niemców, bo od połowy października 1941 roku obowiązywała kara śmierci za ukrywanie Żydów. Nałożona tylko jedynie na Polaków i na terenach ukraińskich, znaczy dawnych polskich. Więc dzień wyglądał różnie. No, ja miałam swoje obowiązki, Lilka miała obowiązki pomocy babci przy gotowaniu, ja sprzątałam. Ja brałam jeszcze udział, prawda, ponieważ byłam tam w szarych szeregach, więc chodziłam. Ale już właściwie odkąd u nas była Lilka, to ja starałam się jak najmniej wychodzić z domu. Dlatego, że czułam się odpowiedzialna, to mama właściwie mi przekazała opiekę nad Lilką, żebym ja pilnowała Lilkę, żeby Lilka nie stała przy oknie, żeby Lilka nie pokazywała się, nie wychylała się przez drzwi, żeby raczej była niewidoczna, no, dla otoczenia, tak mogę powiedzieć. Były w czasie tych 4 lat, ja wtedy bardzo dojrzałam jakoś, uważałam się jakaś bardzo dojrzałą osobą. Zdawałam sobie sprawę, że brałam na siebie wielką odpowiedzialność za Lilkę. Różne były momenty w ciągu tych 4 lat, różne chwile ciężkie. Na szczęście mogę powiedzieć, że te przerażające chwile były bardzo rzadkie. To zdarzyło się może parę razy w ciągu tych 4 lat, kiedy były jakieś obławy na Żoliborzu, kiedy Niemcy wpadali zamykali tam pewną część, ten plac inwalidów na przykład, i wpadali do bloków w poszukiwaniu ludzi, którzy byli w tajnych organizacjach. Bo muszę powiedzieć, że Polska w czasie okupacji niemieckiej nie kolaborowała z Niemcami jako kraj, co zdarzało się w innych krajach przecież, jak wiemy, Francja, Węgry, inne kraje, Czechosłowacja, Polska nie. W Polsce powstały tajne organizacje, powstało całe państwo podziemne polskie z całą administracją i z rządem na uchodźstwie. Rząd był w Londynie. Więc Niemcy, szukając Żydów, którzy byli zamknięci w getcie, a często się niektórym się udało wyjść poza getto i żyć na stronie aryjskiej, tak zwanej, to oni poszukiwali również nie tylko tych Polaków, którzy byli w konspiracji, ale poszukiwali i Żydów, którzy gdzieś mieszkali, prawda, a byli niepodobni do Żydów, na przykład mieli zrobione dokumenty dobre
i mogli się poruszać, a nawet bywało tak, że pracowali gdzieś w niemieckich jakichś warsztatach czy coś. U was się zdarzyła taka rewizja? Więc tak, zdarzała się. I właśnie chcę powiedzieć, że były miłe chwile, kiedy chodziłyśmy z Lilką na te sanki. Kiedy przychodziła ta młodzież, Lilka brała też, słuchała, brała udział w tych lekcjach. Śpiewałyśmy z Lilką różne piosenki, zapisywałyśmy słowa tych piosenek. Było takie normalne życie, ciężkie życie. Ciężkie, takie głodujące nawet, bo ta pensja mamy nie wystarczała. Dopiero po wojnie, odskakuję, po wojnie dowiedziałam się, że w RGO były pieniądze przeznaczone dla tych ludzi, którzy ukrywali dzieci żydowskie, a ciężko im było, że mogli dostać parę złotych. Dopiero się po wojnie o tym dowiedziałam. Także ta jedna pensja mojej mamy, przecież Lilka wyszła tak jak stała. Chodziła w moich sukienkach, chodziła w moich butach. Mama wycinała tylko, bo miała trochę większe nogi, wycinała ten, żeby palce nie zmieściły się. Więc to były miłe chwile właśnie, a były przerażające chwile. Kiedy była jakaś obława na Żoliborzu i wtedy się zdarzało, to się na szczęście zdarzyło chyba tylko raz czy dwa, już nie pamiętam dokładnie, że musiałyśmy uciekać na dach tego budynku. I tam żeśmy przesiedziały do tej chwili, kiedy już skończył się ten ruch na ulicach, kiedy zobaczyłyśmy, że się już to wszystko uspokoiło i przesiedziałyśmy na tym dachu między kominami. Bo zdawało nam się, że to w jakiś sposób między tymi kominami jesteśmy niewidoczne po prostu. I to było może raz tak. Chyba raz albo dwa się zdarzyło. Natomiast dwa razy na pewno były bardzo trudne, bardzo tragiczne, takie denerwujące, stresujące historie, ponieważ myśmy mieszkały na drugim piętrze, a w tym samym pionie mieszkała taka pani Engel, nie wiem, czy to była Volksdeutschka, w każdym bądź razie przychodzili do niej Niemcy. Często po godzinie policyjnej to się działało. I wtedy, ponieważ to był dom, ona mieszkała na pierwszym piętrze pod nami, my na drugim piętrze nad nią, i ci Niemcy często szli i mylili te piętra. Jak myśmy słyszały pierwszy raz, to było dla nas przerażające, bo słyszeliśmy po godzinie policyjnej, znaczy już słyszałyśmy, bo nie było wtedy mamy, byłam babcia, ja i Lilka. Słyszałyśmy, że otwierają się drzwi, ktoś wchodzi, jakieś buty, wiecie, takie twarde, jakieś nie nasze. Kto chodził po godzinie policyjnej? Nikt już nie wchodził na klatkę schodową. Więc wiedziałyśmy, że to są Niemcy. Więc wtedy było tak umówione, że Lilka była chowana, upychana przeze mnie w szafce podokiennej w kuchni. Była taka jedna półka od strony ściany wyjęta i tam na zewnątrz stały jakieś słoje, jakieś tam garki, jakieś coś. I Lilka była upychana przeze mnie, ale przecież to musiały być minuty po prostu, żeby ona weszła tam i ja ją zostawiałam tymi, pamiętam, taki był wielki jakiś słoik, swój na ogórki czy coś, drugi na jakąś marmoladę i ja tam to wstawiałam, a babcia wtedy To było opracowane wszystko. Babcia wtedy narzucała na siebie szlafrok, wpuszczała w wannie wodę, że niby bierze kąpiel. I jak oni, ci Niemcy, często mylili się, zamiast na pierwsze piętro, w tym samym pionie, to wchodzili do nas, walili w drzwi. Babcia wtedy otwierała te drzwi, ale zanim myśmy już na dole, jak oni zaczęli wchodzić i otwierały się, to myśmy wiedzieli, że coś się dzieje. Więc już żeśmy to wszystko przygotowywały. Babcia już była w szlafroku, woda się lała w wannie i babcia wtedy, nie pamiętam tylko, czy ja byłam tam w drugim pokoju, już nie wyspałam, bo to było po godzinie 8:00, Lilka już była w tej szafce upchnięta, babcia otwierała i oni walili do naszych drzwi.
Babcia wtedy w tym szlafroku będąc, a woda w wannie się lała, otwierała drzwi bardzo szeroko, a oni się tam pytali, Frau Engel, ta pani, która mieszkała pod nami, nazywała się Engel, Engel, Engel. I oni Frau Engel. Babcia im otwierała szeroko drzwi i wyprowadzała Frau Engel hier, czy jakoś tam już nie pamiętał, tutaj pokazywała, że wyprowadzała ich z tych, od tych naszych drzwi i pokazywała, że tu pod nami jest, mieszka ta pani Engel, szeroko otwierając drzwi. Co tam Lilka czuła w tej śpiżarce, to już lepiej nie mówić, no ale w każdym bądź razie to się udawało. To miało miejsce za drugim razem, jak to samo się zdarzyło, to myśmy już wiedziały. Ale wiecie, to było straszne przeżycie. To było straszne przeżycie. Myśmy pamiętam chyba tą pierwszą noc, to w ogóle nie zmrużyłyśmy w ogóle oka. Przecież to życie nie tylko nas, ale tych ludzi, naszych sąsiadów wisiało na włosku wtedy. Prawda? Gdyby ktoś pokazał palcem tym Niemcom, prawda, czy powiedział, że tam jest Żydówka, ale jakoś to się szczęśliwie skończyło. Potem za drugim razem, to już drugi raz też się to zdarzyło, a później ta pani Frau Engel wyprowadziła się, nie mieszkała już, bo nie wiem, bo tam Niemcy utworzyli potem tą dziennicę niemiecką. Także ci, nie wiem, czy ona była tą Volksdeutschką, czy Reichsdeutschką, nie pamiętam, czy w ogóle nie była, ale przychodzili do niej Niemcy, bo Niemcy przychodzili do nas w tym samym pionie, również do pani, która mieszkała też w tym samym pionie nad nami, żona oficera. Jej mąż siedział w oflaku. Był bardzo jakiś schorowany, miał chyba gruźlicę czy coś. I ona miała tam jakiegoś znajomego Niemca oficera, i uważała, przyjmowała go, uważała, bardzo piękna kobieta zresztą. I nikt nie miał jej tego za złe. Nikt. Uważała, że jakoś jej się uda tego męża z tego oflagu, czy z tego obozu, gdzie on tam w oflagu, bo on był wojskowym przecież, wyciągnąć. Więc ci Niemcy, nie dość, że w tym samym pionie do tej pani Engel przychodzili, to przychodzili również na trzecie piętro nad nami do tej pani, do tej żony tego oficera. Także myśmy były w takim ciągłym zagrożeniu, no ale to wszystko jakoś szczęśliwie się skończyło. A czy sądzi pani, że to miejsce, w którym mieszkałyście, miało znaczenie dlatego, że... To znaczy, czy to było tak, że tam na Żoliborzu mieszkali ludzie, którzy... Specjalnie jacyś ludzie, no właśnie to Żoliborz był taką dzielnicą jakąś, gdzie to wszyscy o tym mówią przecież, że tam mieszkała właściwie inteligencja pracująca, wojskowi, nauczyciele, dziennikarze, lekarze, profesorowie, raczej taka dzielnica, no... Jak to powiedzieć? Inteligencka. I inteligencja pracująca również, nauczyciele, jak powiedziałam. Więc tam jakoś tak, to była na ogół właśnie spokojna dzielnica. Nie zdarzało się właściwie specjalnych jakichś wsyp, jak to się mówiło. Podobno było, teraz się dowiedziałam w tym piątym albumie, który wyszedł o Sprawiedliwych, to się dowiedziałam, że w tym samym domu, pod 25 na Mickiewicza, też ktoś ukrywał jakąś Żydówkę. Z tego piątego tomu albumu się dowiedziałam. Ale wracając jeszcze do okupacji, do tych 4 lat okupacji, to chcę powiedzieć, że oprócz Lilki, codziennym gościem w naszym domu był lekarz, ginekolog, położnik, któremu moja mama wyrobiła, nazywał się Mikołaj. Poczekaj. Zaraz, bo mnie zamurowało w tej chwili. Widzicie? Borenstein. Mikołaj Borenstein, któremu mama wyrobiła dokumenty na Mikołaja, czy tam jakiegoś. Nie, imię to samo miał. Boreckiego. I nawiasem mówiąc, on został przy tych dokumentach po wojnie. Nazywał się Borecki po wojnie, nie Borenstein.
On był codziennie, mama wyrobiła mu dokumenty na tego Boreckiego i załatwiła mu pracę palacza w sąsiednim budynku pod 27. Palacz o pięknych rękach chirurga. Codziennym był gościem u nas. To był człowiek bardzo, bardzo taki mądry, zaangażowany w politykę. U nas jeszcze przez jakiś czas były gazetki, więc oprócz tych przechowywanych Żydów, to jeszcze były przecież sprawy tajnej organizacji, były gazetki. Więc on był bardzo ciekawy polityki. Z mamą moją politykowali ciągle, przychodził do nas. U nas zawsze było pełno tego chleba i tej marmolady i herbaty, więc on sobie zawsze zjadał u nas, pod dostatkiem był chleb. Politykowali z moją mamą, a potem wychodził i spał tam w tej palarni, bo był zaangażowany jako palacz centralnego ogrzewania czy coś takiego w sąsiednim bloku. A czy mama była zaangażowana? Mama była zaangażowana w konspirację, tak. Ale w jakąś konkretną organizację? Nie wiem. Została Żygota, to... Nie w Żegocie. Ale... A może to i w Żegocie? Żegota późno powstała, a mama... No zaraz, Żegota powstała w którym? W 42? To mama po prostu z konspiracji, ZK była w konspiracji, dlatego że miała dojście, zajmowała się tymi dokumentami, wiecie, miała dojście z uwagi na te, na prowadzenie do meldunków i administracji, to miała dojście do tych dokumentów meldunkowych. Czyli ona zgłaszała komuś potrzebę fałszywego... Że ktoś umarł na przykład. Albo lipa była zrobiona, że tak powiem, że ktoś umarł, wtedy te dokumenty zostawały i na tych dokumentach następna osoba, czy z konspiracji, czy jakiś Żyd ukrywający się, miał te dokumenty meldunkowe. A metryki na przykład, jeżeli chodzi o dzieci, czy coś, to już załatwiał kościół, czy tam siostry zakonne, nie, kościół. Księża załatwiali. Natomiast te sprawy, bo ja z mamą chodziłam nieraz do urzędu tego, do magistratu w Warszawie i przenosiłam te meldunki do tajnej takiej komórki, która się mieściła w magistracie. Była tajna komórka z organizacji ZK i oni tam dalej na podstawie tych meldunków czy tam jakichś innych dokumentów związanych z administracją, z mieszkaniem, z meldunkami. Mama to dostarczała prawdopodobnie do tych, którzy dali, załatwiali te kenkarty, bo była z kolei grupa, która załatwiała już kenkarty. I ja pamiętam, że był taki pan, jak on się nazywał? Mama nazywała go Apostoł. Ale czy to był jego pseudonim, czy on się nazywał pan Nowakowski? W tej chwili już nie pamiętam tego. W każdym razie była taka komórka pod teatrem, tym teatrem, który jest odbudowany teraz, ten teatr był zniszczony przecież i w podziemiach tego teatru była właśnie ta komórka organizacyjna, znaczy nie była, no, ale oni tam się zbierali. I tam chyba były te pieczątki, to wszystko podrabiane, trzymane i oni to wszystko tam dalej wyrabiali te dokumenty. I właśnie pamiętam, że to się dostarczało do tego pana, który miał pseudonim Apostoł, a nazywał się jeszcze chyba Nowakowski, ale czy to był jego pseudonim, czy to było jego prawdziwe nazwisko. A ja chodziłam z mamą do magistratu i pamiętam do takiej pięknej dziewczyny, urzędniczki, która się zajmowała tymi dokumentami. I ona, wiecie, że te dokumenty przenosiła w butach wysokich, sznurowanych takich butach wysokich do kolan i tam miała takie gdzieś tam pod tą podszewką, chowała te dokumenty, jak wychodziła z tego magistratu. To cała siatka taka była, ja z mamą chodziłam. A doktor Borenstein to był jakiś znajomy sprzed wojny? Nie, absolutnie. W ogóle nie mam pojęcia, skąd mama tego doktora Borensteina, skąd ten Borenstein się do nas dostał i z nami był związany przez samą okupację przecież. A w jakim on był wieku mniej więcej? On był chyba w wieku, nawet gdzieś mam,
Mam napisane chyba jego jakieś dane, 1980 któryś rocznik był. No był starszy od mojej mamy. Mama była z pierwszego, z 1901 roku, a on był, no on już był chirurgiem, położnikiem, chirurgiem, który mieszkał w Łodzi i pracował w Łodzi już ileś lat. Starszy był od mojej mamy. No więc jak moja mama miała w czasie okupacji 42-3 lata, 4, no to on miał jakieś 50 parę chyba w takim wieku. Drugi? No i okresami, więc doktor Borenstein Mikołaj to był właściwie codziennym gościem u nas. W jakimś okresie konkretnym? No przez te całe lata. Przez te całe lata od roku 41 chyba do 44. Ale nie wiem co się z nim stało w czasie powstania. Tu zupełnie nie wiem, co się z nim stało. Bo już w czasie powstania straciłyśmy z nim kontakt. Mama straciła z nim kontakt. Nie pamiętam, co się z nim działo. Może on gdzieś był zaangażowany w szpitalu jakimś powstańczym. W Kamcie nie był w tym punkcie sanitarnym, gdzie ja byłam, jako sanitariuszka. Nie wiem, co się z nim stało. W każdym bądź razie przeżył. Jeżeli chodzi o te codzienne życie właśnie w czasie okupacji, no to oprócz Lilki codziennym gościem był dokumenty. Mama załatwiła Lilce, nazywała się Liliana Wójcikówna z rodziny mojej mamy, była naszą kuzynką. Doktor Borenstein nazywał się Mikołaj Borowski. Nie wiem w ogóle skąd doktor się znalazł, jakie to były znajomości mojej mamy. Czy ktoś go skierował do mojej mamy, czy organizacja go skierowała, czy ta Żegota go skierowała. Ale nie, on był chyba od 41 roku, czyli Żegoty jeszcze nie było. Czyli to był z organizacji, nie związany z Żegotą, tylko po prostu z AK. Teraz oprócz Lilki i doktora Borensteina, który był codziennym gościem u nas, okresowo przebywał u nas Rysio Grynberg, chłopiec żydowski, taki w naszym wieku, któremu mama załatwiła dokumenty, lewe oczywiście. Nazywał się Ryszard Łukomski, który u nas był okresowo, a był u mojej ciotki w Śródmieściu na ulicy Złotej. Ciotka nie jest sprawiedliwą właśnie, powinna mieć papiery, dokumenty załatwione. Nie wiem, jak to się stało w końcu. Przecież Rysiek Grynberg zeznawał na moją mamę i na mnie, dawał świadectwo. A przecież był u mojej ciotki Pogorzelskiej, Marii. Nie wspomniał o nim w relacji? Ja nie wiem w ogóle, jak to się działo po wojnie. Wiecie, ludzie byli jacyś tacy, trudno powiedzieć, że nie mogli. No właśnie ja się dziwię, że on nie dał świadectwa, właściwie, bo ciotka go przez jakiś czas był u mojej ciotki, może i tam gdzie indziej też był na pewno, bo okresowo był u ciotki, ale dosyć długo pamiętam, że był u ciotki. Okresami jak tam u ciotki coś było niebezpiecznie, to przyjeżdżał do nas, przyjeżdżał do Rożką. W ogóle to był fantastyczny chłopak, bardzo odważny, aczkolwiek chyba też był podobny troszeczkę do Żyda. Jego rodzice, matka była dentystką, a ojciec prowadził kino. Tak samo jak moi wujostwo prowadzili kina na Żoliborzu. To ten jego ojciec prowadził kino w Milanówku chyba, czy gdzieś, przed wojną mówię. I oni również byli w czasie okupacji, ukrywali się, nie wiem gdzie, pod Warszawą, gdzie się ukrywali i przeżyli wojnę, uratowali się i z Ryśkiem, z ich jedynym synem, spotkali się po wojnie i wyemigrowali. Najpierw byli we Francji, później rodzice umarli chyba jego we Francji, ale to już dalsza sprawa. Więc teraz wracam z powrotem do tych dni okupacyjnych, o tych lat okupacyjnych, kiedy Rysiek przyjeżdżał do nas okresowo. Więc wtedy była Lilka, Rysio i jeszcze przychodził doktor Borenstein.
A w międzyczasie w ogóle nawet, nie wiem czy ja kiedykolwiek to podawałam, że codziennym gościem była u nas pani Barlińska, Róża Ranina czy Róża, nie pamiętam. Nie, Róża chyba. Ja, Róża Barlińska z domu Koral, też Żydówka, która przychodziła do nas podgrzewać sobie, była zaprzyjaźniona z moją mamą przez całą okupację, z mamą moją i z Lilką nieraz rozmawiały po francusku, to znaczy prowadziły konwersacje, bo moja mama znała francuski język, ale żeby nie zapomnieć, to rozmawiały po francusku i Lilka też. Lilka znała perfekt francuski wtedy, już wtedy, mając 13 lat. Więc rozmawiały po francusku, konwersacja. Więc pani Janina Barlińska z domu Koral była również Żydówką, ale ona się nie ukrywała, nie wiem jak to było. Ona chodziła po domach, dawała lekcje francuskiego, niemieckiego w różnych domach, ale chyba takich zaprzyjaźnionych uważam, i jeszcze gry na fortepianie. Nie wiem, czy ona nie wyszła za mąż za Polaka, tego Barlińskiego. W każdym bądź razie jeszcze oprócz tych trojga, to jeszcze pani Róża Barlińska przychodziła do nas codziennie. Podgrzewać dostawała Wergie O, które pomagało Żydom przecież. Dostawała jedzenie i jadła tam chyba obiad, a kolację dostawała i przychodziła z tą kolacją do nas i u nas sobie tą kolację podgrzewała. I pamiętam, jak ona, to mam, wiecie, zakodowane w komórkach węchowych, jak ona sobie podgrzewała tą kolację, że się rozchodził się zapach kartofelków z buraczkami podsmażanych na oleju, na naszym oleju oczywiście, bo byśmy miały ten olej. Jako że miałyśmy trochę większe przydziały niż wszyscy przeciętni ludzie. Więc podsmażała sobie to i ten zapach tego podsmażania rozchodził się po całym mieszkaniu. A myśmy jadły zawsze do dzisiejszego dnia, bardzo lubię te buraczki z kartoflami podsmażanymi. Zawsze miałam apetyt, no ale przecież to było jej jedzenie, ta garstka tego jedzenia, którą ona sobie przynosiła. Takie rzeczy, wiecie, pozostają nawet w komórkach węchowych. Kto by to przypuszczał? No więc pani Róża Barlińska przychodziła codziennie, w niedzielę również przychodziła. Popolitykować, ponieważ to była bardzo światła osoba, politykowała, kłóciła się z moim wujkiem na tematy polityczne, nawet z moimi dwoma wujkami, którzy przychodzili do nas. Ale to u was musiał być straszny gwar cały czas. Tak, tak. Dlatego, że u nas była babcia i to życie w naszym małym mieszkaniu, dwupokojowym też. Ale na przykład ci wujostwo, którzy mieli te kina, to byli bardzo zamożni ludzie. Znaczy tam już w tej chwili ciotki nie było, bo ciotka zmarła, został wujek z córką. Córka była zaangażowana bardzo w AK. Była w podchorążówce AK. Miała pseudonim Zosia Krasińska, a z domu Krupińska. Zginęła w czasie powstania. No i oni przychodzili wszyscy do nas i u nas się do tej godziny policyjnej koncentrowało życie. W niedzielę na przykład przychodzili, bo babcia była takim najważniejszym, że tak powiem, najważniejszą osobą w rodzinie, więc jeden wujek przychodził, który mieszkał też w tym samym bloku i przychodził ten drugi wujek Krupiński, ten, który miał te kina na Żoliborzu z córką, to się u nas wszystko w tym, i ta Lilka, i ta pani Barlińska, i oni grali w brydża na przykład, kłócili się przy tym brydżu okropnie, ten mój jeden wujek z tą Barlińską, to się strasznie kłócili przy brydżu, bo ona często się myliła i chciała kartę cofnąć, wujek jej nie pozwalał, krzyczał na nią, no więc tak się to wszystko. Taki to był dzień powszedni, właśnie to były niedziele wtedy. Życie koncentrowało się właśnie u nas. No i były miłe chwile, kiedy my z tą Lilką żeśmy były na wakacjach pod Warszawą.
A w Michalinie byłyście raz czy więcej razy? Nie, raz tylko. Jedyny raz. To był rok 43, kiedy już wybuchło powstanie w getcie. W pani zbiorach jest taka fotografia. Te dymy właśnie, tak, tak. No więc właśnie ten dym, to była fotografia robiona w jakieś święta wielkanocne, to już właśnie powstanie wybuchło, 19 kwietnia. I to się zbiegło jakoś z Wielkanocą naszą. I myśmy były wtedy na śniadaniu wielkanocnym u tego wujka, który mieszkał w tym samym bloku, po 25 na Mickiewicza, tylko w innym budynku. Myśmy mieszkały nasz budynek był wzdłuż ulicy Mickiewicza, więc myśmy nie widziały nic, co się dzieje w getcie, a wujka, część tego bloku 25 był przy ulicy, o tak stał, o jak litera L. I ta litera L to była ta część, gdzie wujek mieszkał, i gdzie mieszkał na trzecim czy na czwartym piętrze, nie pamiętam. I z tego właśnie balkonu widoczne były te dymy nad getem. To było właśnie sfotografowane przez mojego wujka, te dymy. A czy chodziliście do kościoła z wilką? Nie, skąd? Nie. Nie chodziłyśmy. Babcia tylko chodziła do kościoła. Babcia była bardzo religijna. Właśnie w takich różnych groźnych chwilach naszego życia to zawsze odmawiała jedną modlitwę pod Twoją obronę. Dalej to już ja nie pamiętam. A mama moja to nie była religijna. To może teraz już przejdźmy do powstania. Nie będziemy tak tego wątku rozwijać, bo chciałabym się zapytać głównie o tym, jak już się zakończyło powstanie i zostały Panie przewiezione tak, do... Tak, no więc ja byłam zaangażowana w tą konspirację, czy w to harcerstwo. Tak, też za dużo, jak już Lilka u nas była, to już ja też tak nie mogłam z tego domu wychodzić, bo jakoś czułam obowiązek, który na mnie spoczywał, wiecie? Bo babcia jakoś tak się... Babcia była zajęta gospodarstwem domowym. Ona myślała, co do tego garka włożyć, no bo to nie było takie proste przecież. My ludzie, jeszcze wracam do tego, że ludzie, którzy mieli pieniądze, to mogli, jedzenie było tylko na kartki w bardzo ograniczonych ilościach przecież. Na kartki, które każdy, kto był zameldowany, miał kartkę i dostawał ograniczone ilości jedzenia. Więc myśmy miały troszkę więcej tych kartek niż się nam należało. Ale pomimo tego było bardzo, bardzo było, mogę powiedzieć, no, było nam bardzo ciężko, jeżeli chodziło o wyżywienie, o ubranie, bo przecież nie miałyśmy w ogóle pieniędzy. Mama miała tylko tą jedyną pensję, żadnych innych pieniędzy nie miałyśmy. Jedną pensję na te parę osób. Nie mogłyśmy, były przecież, można było kupić coś na jakichś bazarach ukrytych, różne jedzenia, jak ludzie mieli pieniądze, to kupowali różne rzeczy, masło kupowali. Ja może raz przez te całe lata okupacji jadłyśmy masło, jedyny raz tylko. Mówiłam wam, że przecież raz żeśmy tylko jabłka jadły z owoców. Ludzie, którzy mieszkali na wsi, to jednak mieli zawsze przy domu ten ogródek jakiś, mieli tą marchewkę, mieli jabłka jakieś, jak to przy domu na wsi, prawda? Włoszczyznę jakąś. My nie, to trzeba było wszystko kupić, na które myśmy nie miały pieniędzy. Raz w tygodniu tylko u nas była biała kawa. Jedyny raz w tygodniu kupowało się litr mleka. Więc jakie było strasznie ciężkie życie, nikt sobie w ogóle nie zdaje sprawy. No miałyśmy tego chleba strasznego, tej mąki okropnej, tej marmolady buraczanej, to miałyśmy. Dlatego ci ludzie, którzy do nas przychodzili, doktor czy ta Barlińska, to oni zawsze mieli u nas ten chleb i dostali jeszcze ten chleb i tą marmoladę. A jak wybuchło powstanie, to... Więc jak wybuchło powstanie, ja byłam zaangażowana w sprawę konspiracji. Na samym początku powstania Lilka nie brała żadnego udziału, babcia też nie brała żadnego udziału, mama moja też właściwie już właściwie nie brała żadnego udziału. Ja
Ja natomiast byłam ogromnie zaangażowana i w pierwszych dniach powstania robiłyśmy w tym w bloku po 25, zorganizowałyśmy jeszcze tam z jedną dziewczyną, która też była zaangażowana w pracę konspiracyjną, organizowałyśmy punkt sanitarny w tym bloku po 25, Mickiewicza 25. Ale w jakimś mieszkaniu, w piwnicy? Nie, 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 nie. To było zorganizowane w głębokiej piwnicy, gdzie była pralnia. Głęboko usytuowana pralnia. Dosyć takie, no duże, takie jakieś dwa pomieszczenia, no tam była woda. Nie pamiętam tylko, jak tam było z ubikacją. Ubikacja też chyba. A czy mama Lilka i... Nie, one nie. One już w ogóle się w nic, do niczego nie wtrącały. Ale zostały w mieszkaniu? Zostały w piwnicy. Przecież życie w czasie powstania warszawskiego toczyło się w piwnicach. Myśmy miały piwnicę i wszystko, co możliwe, jakieś urządzenie spania i życia w piwnicy było, toczyło się w piwnicy to życie. Jakieś, pamiętam, dywany, wyścielone były podłogi dywanami, ściągnęło się wszystko z mieszkania na dół, poduszki, koce, pościel, to wszystko było w piwnicy. Życie toczyło się w piwnicy. Jak to było z tym obozem pruszkowskim? Zaraz. Więc ja chodziłam, one siedziały w piwnicy, no zajmowały się tam dniem codziennym i oczywiście były to straszne chwile, kiedy były bombardowania. Na początku na Żoliborzu jeszcze nie było tak strasznie, dopiero w ostatnim okresie, już w drugiej połowie września, były bardzo duże bombardowania już na terenie Żoliborza również. Wtedy to już były straszne chwile, kiedy wiecie, no ten gwizd był, nie wiadomo, czy to już tutaj leci na nas ta bomba, czy gdzieś obok. No właśnie w ten sposób kiedyś taka straszna historia była, że aha, i ten wujek, który Zosia, ten wujek Krupiński, który miał te kina, bardzo zamożny człowiek, który miał te kina, to oczywiście całe powstanie przesiedział u nas w piwnicy. U nas, nie u siebie, tylko u nas, bo Zosia, jego córka, była już w oddziale, już nie była w domu. Natomiast on był z nami razem, nie u siebie w swoim mieszkaniu, tylko u nas, koło babci i koło mojej mamy i koło Lilki. Więc któregoś dnia na przykład było bombardowanie, te były te straszne, te działa pancerne, te szafy tak zwane, to było przerażające, jak słyszało się ten głos tego nakręcania jakiegoś takiego. Dlatego, że jak ta szafa wpadała do domu jakiegoś, do bloku, to ci ludzie potem byli zwęgleni, wiecie? Ci ludzie, którzy zginęli, to nie byli normalni jacyś tacy, jak od ran giną, tylko oni byli zwęgleni, te ciała były pokurczone. To było coś okropnego, I któregoś dnia wujek był akurat u nas i wpadła bomba w ten dom, w którym on mieszkał, w którym mieli to bogactwo, przecież to byli ludzie bardzo zamożni. Mieli dwa kina przed wojną, to byli ludzie bardzo zamożni. No i on u nas był, potem jak już się skończyło to bombardowanie, wyszedł z tej piwnicy, wyszedł na ulicę, a tam był już na Krasińskiego numer 8, blisko Wisły, to już był tylko czarny słup dymu. Okazało się, że wszystko co miał, wszystko stracił. Został tylko w tym, co u nas był. No więc wracam do tego powstania. Powstanie, no ja byłam zaangażowana, byłam najmłodszą sanitariuszką w tym punkcie sanitarnym. To był nieduży punkt sanitarny, taki właściwie na pierwszy taki punkt, jak ktoś był ranny, jak to przynoszone było do nas, jak ktoś był ranny w tych okolicach, znoszone było do naszego punktu sanitarnego. Natomiast ludzie, powstańcy, ciężko ranni, byli, coś tam może jakiś opatrunek się robiło, a potem był odnoszony, ci ludzie byli na noszach odtransportowywani do szpitali, czy do sióstr zakonnych, do zmartwychwstanek, czy gdzieś tam do tego, jak się nazywało, na Krechowieckiej, do szpitali, do normalnych szpitali, bo to był punkt sanitarny. Było tam kilka łóżek,
z mniej rannymi ludźmi. Więc ja byłam bardzo zaangażowana, bo ja już od najmłodszych lat wiedziałam, że chyba będę lekarzem. I nawet się wyspecjalizowałam w wyciąganiu odłamków. To już moja taka specjalność była. Oprócz mycia podłogi, jak miałam dyżur, gizolem w tym punkcie sanitarnym, to jeszcze wyspecjalizowałam się w wyciąganiu odłamków. Takich drobnych, wiecie, niedużych jakichś odłamków, co trzeba było operacyjnie, ale w drobnych takich gruzu, na przykład jak gruz był w klatce piersiowej, pełno tych małych tych, to ja się wyspecjalizowałam, że wyciągałam te właśnie te odłamki gruzowe. Taka moja specjalność była wtedy. No więc ja chodziłam na te dyżury do tego punktu sanitarnego naszego, a one już siedziały w piwnicy. Babcia, ten wujek, Lilka i mama moja. Ten okres już późnej części powstania, kiedy te ostatnie 3 dni w październiku, koniec powstania, znaczy i te koniec powstania, ostatnie dni powstania były bardzo ciężkie, bo to już były straszne bombardowania, straszne. No i zawieszenie broni było drugiego, zdaje się, na Żoliborzu, 2 października. I w tym dniu zginęła ta jedyna córka tych kiniarzy, czy tego mojego wujka, co miał te kina, ta jego jedynaczka, studentka architektury, pierwszego roku architektury, no i związana z 226 chyba plutonem używiciela. Ona tego dnia, drugiego dnia powstania czy trzeciego była ranna, po kilku dniach poszła dalej do akcji i ostatniego dnia powstania, kiedy właściwie już jeszcze nie było zawieszenia broni. Następnego dnia było chyba zawieszenie broni. Ostatniego, przedostatniego dnia powstania zginęła na Żoliborzu. Jedyna córka tego wujka, który siedział u nas w piwnicy, tego co miał te kina. No więc to były straszne chwile, bo nie wiedzieli. Aha, trzeciego dnia, jak już drugiego dnia powstanie na Żoliborzu się skończyło, parę dni przed końcem powstania był jeszcze u nas dowódca powstania, to znaczy ten żywiciel, pułkownik żywiciel, bo był ranny i był nawet parę dni w naszym punkcie sanitarnym przebywał. No i on potem wydał rozkaz, gdzieś tam go przenieśli do szpitala jakiegoś, potem on wydał rozkaz, żeby już likwidować, że już koniec powstania, żeby to likwidować, więc ten punkt sanitarny się likwidował. Ja wróciłam z powrotem do rodziny, czyli do babci, do Lilki, do mamy i do tego wujka. No i czekaliśmy na rozwój sytuacji pod wielką grozą, co z nami było zawieszenie broni. Drugiego dnia powstania okazało się, że wyszedł rozkaz niemiecki, że trzeciego dnia powstania, znaczy ten drugi październik i trzeci to był straszny, bo nie wiedzieliśmy, co się z nami stanie. Znaczy kto mógł, kto już był w ci żołnierze, kto mógł, kto tam się przebrał, poszedł do rodziny, kto nie chciał, to został w plutonie swoim jako żołnierz. I już byli, gromadzili się ci w mundurach żołnierze, gromadzili się na placach, musieli oddawać broń. Straszne to były chwile dla tych młodych chłopaków i tych dziewczyn. Ja już byłam w piwnicy z moją rodziną i z Lilką. No i byłyśmy przygotowywane na wszystko. Bo nie wiadomo było, był rozkaz, że mamy wszyscy wychodzić z piwnicy i gromadzić się na placu inwalidów. Z małymi jakimiś podręcznymi rzeczami. I myśmy nie wiedzieli, przecież Lilka była z nami też przez cały czas, myśmy nie wiedzieli, co się z nami stanie. Czy my zostaniemy rozstrzelani, czy my będziemy gdzieś wywiezieni na roboty, czy do jakiegoś obozu, czy coś. No więc gromadziliśmy się tam na tym placu inwalidów z tymi tobołkami, z jakimś jednorazowym bagażem. Każdy brał, co uważał, co mu się przyda na tą drogę, nie wiadomo dokąd, prawda, czy gdzieś do Niemiec, czy do obozu, czy gdzie. I między innymi właśnie to była historia tej serwety, tego obrusa, że moja mama zamiast zabrać jeden koc więcej,
koc, przecież jak się jedzie gdzieś, gdzie nie wiadomo, co się z nami stanie, a to była już, to był już przecież pod jesień, jesień już się zaczynała, zamiast brać jakiś drugi plet czy jakiś koc, to wzięła ten obrus. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, nie wiem, jaką myśl moja mama miała. Czy może uważała, że ten obrus ją jakoś uratuje? Że, no nie mam pojęcia, jakie były myśli mojej mamy w tym momencie, kiedy zabierała to, zamiast koca drugiego, który był do życia dalszego potrzebny, to wzięła tą serwetę. No i potem przez cały, no nie rozstrzelali, nie zabili nas Niemcy, tylko przez całą Warszawę szliśmy przez tą ulicę Mickiewicza, przez ten wiadukt, przez całą Warszawę, przez te gruzy, szliśmy na Wolę. Tam żeśmy dotarli do kościoła na Woli. Tam był taki, w kolumnie, ludzie, którzy uważali, że potrzebne im jest wszystko, więc cały majątek nieśli w walizach. I te walizy niestety stały potem na tym wiadukcie, jak się Żoliborza idzie dalej do Warszawy, to tam jest ten wiadukt, wiecie, pod górkę. Więc jak gdzieś ktoś niósł tą walizę wielką gdzieś tam z placu Wilsona i doszedł już do tej górki, do wiaduktu, no to zostawiał tą walizę, bo już miał dosyć i już szedł tak jak szedł. Nie miał. A babcia moja była jednak, ponieważ przeżyła już pierwszą wojnę światową i różne jeszcze inne rozruchy, to była przygotowana i poszyła nam z worków, poszyła nam plecaki. I myśmy wszyscy mieli plecaki, w którym mieliśmy taką bieliznę jakąś tam zapasową, właśnie jakiś koc każdy miał, no coś, co było potrzebne na jedną zmianę bielizny chyba, jakiś sweter. Właściwie wyszliśmy tak, jak żeśmy stali z jedną zmianą bielizny i każdy miał jakiś koc, a moja mama miała jeszcze oprócz tego ten obrus. Doszliśmy do tego kościoła na Woli. Przez cały czas w kolumnadzie pilnowani byliśmy przez Niemców. Nawet była taka historia, że jakiś Niemiec podszedł do mnie, bo ja szłam z brzegu i podał mi jakąś czekoladę. Ja tej czekolady nie wzięłam oczywiście i poszliśmy dalej. Z nami szli ludzie ranni, wiecie, ranni, o własnych siłach, niektórzy jeszcze ranni, z tą zakrzepłą krwią. Matka mojej koleżanki szła na przykład tak, z przekłutymi udami. Ponieważ w ostatnich dniach powstania część naszego domu przy Mickiewicza zawaliła się, wpadła bomba i się zawaliła. I od tej strony Alei Wojska Polskiego wpadli ci własowcy, wiecie, straszni, którzy mordowali wszystkich. Wpadli do tych piwnic i tam kto jeszcze żył, ruszał się, to dobijali. I w międzyczasie, między innymi właśnie tak o mało nie zginęła matka mojej koleżanki, a koleżanka była gdzieś tam, gdzie indziej wtedy. Nie była tam w tej piwnicy z matką. I przebili jej bagnetem te nogi. I ona z tymi dwiema dziurami w udach, wroczącą się krwią, jeszcze już tam pewnie jakiś też gruz miała na sobie. Pamiętam, jak ją zobaczyłam w tej kolumnadzie idącą z tą krwią zakrzepłą na tych nogach, z tymi nogami przebitymi i cała zasypana w gruzach, szła i doszła tak, do tego kościoła na Woli z tą swoją córką. Pamiętam, nie zapomnę nigdy tego widoku. I wielu jeszcze ludzi rannych też, tych powstańców, którzy się przebrali, wiesz, po cywilnemu, też szli w tych kolumnach. I tam żeśmy nocowali w tym kościele. No i potem tu mi się film urywa. Dostaliśmy się do obozu w Pruszkowie, ale jak żeśmy się dostali, czy myśmy szli piechotą z tej Woli do Pruszkowa, czy załadowano nas do jakichś wagonów, tutaj niestety mam dziurę. Nie mam pojęcia i Lilka też nie pamięta. Nigdy się nie pytałam mamy, nigdy mnie do głowy nie przyszło, żeby się mamy zapytać, jak to było. I się nie zapytałam również mamy, jak mama wyszła z tego getta, bo przecież nie miała przepustki. Nie wiem naprawdę, jak to się działo, że człowiek nie zadawał takich pytań, które teraz by zadał, żeby,
żeby wyjaśnić pewne rzeczy. No więc ja nie wiem, jak żeśmy się... Ja muszę iść po kartę, bo się skończyło. Skończyło się, dobrze.